Dziękuję serdecznie organizatorom za zaproszenie mnie do wygłoszenia wykładu w tym cyklu. Proszę Państwa, mój dzisiejszy temat właśnie brzmi problem zła w świecie darwinizmu. I zanim przejdę do przedstawienia różnych inspiracji darwinowskich, które pozwalają lepiej zrozumieć tę problematykę, chciałbym na początku przedstawić kilka wstępnych rozróżnień, które nam pozwolą uporządkować tą dość złożoną tematykę. Proszę Państwa, chciałbym zacząć od wprowadzenia takiej dość elementarnej, znanej każdemu studentowi filozofii typologii zła. Mianowicie filozofowie wyróżnili dwa główne typy zła. Zło fizyczne i zło moralne. Czym jest zło fizyczne? Zło fizyczne to jest cierpienie, które odczuwa człowiek w wyniku działania innego niż krzywda pochodząca ze strony innych osób. Na przykład jeżeli cierpimy z powodu choroby, jeżeli cierpimy z powodu jakichś zdarzeń naturalnych, huragany, trzęsienia ziemi, to wtedy to zło, którego doświadczamy, jest nazywane złem fizycznym. To zło fizyczne można rozumieć wężej lub szerzej. To rozumienie, które przedstawiłem przed chwilą, to jest rozumienie, które odnosi się do człowieka. Znaczy mówimy, że zło fizyczne to jest takie zło, które jest definiowane w odniesieniu do człowieka. Ale w rozważaniach filozoficznych możemy też zło fizyczne rozumieć nieco szerzej, to znaczy możemy również objąć nim cierpienie na przykład doświadczone przez zwierzęta. Są filozofowie, którzy również zastanawiają się, czy świat nieorganiczny albo świat organiczny, ale na poziomie roślin również może odczuwać to zło fizyczne. No, drugi typ zła, który będzie głównym przedmiotem moich analiz, to jest zło, powiedziałbym, klasyczne, zło moralne. To jest zło, które pochodzi od człowieka i które może być utożsamione z zachowaniem niemoralnym. Zachowaniem, które polega przede wszystkim na krzywdzeniu innych osób. I teraz tutaj chciałbym wprowadzić taką dość pierwszą istotną dystynkcję z punktu widzenia wyników darwinowskiego badania tego problemu. Mianowicie zło moralne dzieli się często w rozważaniach filozoficznych na zło absolutne i na zło nieabsolutne. To jest dość istotna dystynkcja. I zło absolutne to jest taki rodzaj zachowania niemoralnego, w którym osoba, która postępuje w sposób niemoralny, stawia sobie zło za cel. To znaczy jej bezpośrednim celem jest wyrządzenie zła. Nie realizowanie jakiegoś interesu prywatnego, ale właśnie zło jako takie. Schopenhauer, który zajmował się tą kwestią w swoich wielu pracach, mówił, że zło absolutne to jest właśnie przykład zła w najraskrawszym sensie tego słowa. Nazwał to zło diabelskie. Natomiast inny typ zła moralnego to jest zło nieabsolutne. To jest zło, w którym ktoś popełnia niemoralny czyn, krzywdzi drugą osobę, natomiast to zło nie jest traktowane jako cel sam w sobie, ale jest traktowane jako środek do realizacji jakiegoś innego celu. Czy ktoś na przykład krzywdzi inną osobę dlatego, żeby się wzbogacić albo żeby stać się osobą w jakimś negatywnym sensie sławniejszą. Bo można różnorakie typy tych dalszych celów sobie wyobrazić. I teraz jakby druga grupa uwag wstępnych. Co można rozumieć pod pojęciem problemu zła, które pojawiło się w tytule tego wykładu? Otóż problem zła jest oczywiście wieloaspektowy i te aspekty tego problemu, które będą się pojawiały w toku mojego wykładu, są następujące. Można jeszcze wskazać na dodatkowe. Ja się będę koncentrował na tych pięciu, a właściwie na trzech głównych, o czym będzie za chwilę mowa. Mianowicie możemy po pierwsze wyjaśnić pochodzenie zła moralnego, zastanawiać się, dlaczego ludzie postępują w sposób niemoralny. Możemy zastanawiać się nad kwestią istnienia absolutnego zła moralnego, czy w ogóle pojęcie absolutnego zła moralnego ma jakieś odzwierciedlenie w psychologii osób, które postępują w sposób niemoralny, czy to jest czysto teoretyczne pojęcie, które de facto nie ma żadnego odzwierciedlenia w zachowaniu ludzi. Możemy zastanawiać się, czy są jakieś zależności między płcią a złem moralnym, czy na przykład kobiety albo mężczyźni popełniają zło moralne częściej. I dwie ostatnie kwestie, które są kwestiami z pogranicza filozofii i teologii, mianowicie interpretacji grzechu pierworodnego i słynny problem filozoficzny, problem Teodycei. De facto w swoich rozważaniach będę się skupiał na pierwszym, czwartym i na piątym temacie, czyli przede wszystkim będę się skupiał na wyjaśnieniu pochodzenia zła moralnego z punktu widzenia teorii ewolucji, a w drugiej części swojego wykładu przejdę do tych kwestii bardziej teologicznych, ale one będą raczej na marginesie moich głównych rozważań. Kwestia istnienia absolutnego zła moralnego i zła moralnego a płci pojawią się również na marginesie. Tak, przepraszam, będę mówił głośno. Proszę Państwa, teraz chciałbym przedstawić główne założenia ewolucyjnego podejścia do kwestii wyjaśniania zła moralnego. Ja myślę, że to są dość istotne uwagi, ponieważ one wskazują na ogólne spojrzenie ewolucyjne na temat tego, skąd pochodzi zło moralne, jednocześnie wskazuje na pewne ograniczenia ewolucyjnego podejścia do zła moralnego.
Teraz jak jest generalne założenie badawcze ewolucyjnego podejścia do wyjaśnienia pochodzenia zła moralnego? Otóż założenie to mówi, że przynajmniej częściowo jest słuszna teza psychologów ewolucyjnych, mówiąca, że umysł człowieka jest związkiem adaptacji biologicznych. Czyli nasz umysł składa się z pewnych predyspozycji biologicznych, które zostały kształtowane przez mechanizmy ewolucyjne, mechanizmy doboru naturalnego i doboru płciowego. Jeżeli tej tezy nie przyjmiemy, czyli jeżeli nie przyjmiemy pewnego silniejszego założenia w stosunku do ogólnych założeń darwinizmu, mówiącego o tym, że świat organiczny powstał w wyniku ewolucji, to oczywiście moglibyśmy zaprzestać naszych rozważań już w tym punkcie. Znaczy, konieczna jest pewna teza mówiąca, że nasz umysł nie jest tabula rasa i w tym zakresie, w jakim nie jest tabula rasa, jest kształtowany przez mechanizmy ewolucyjne i właśnie w takim zakresie również możemy coś powiedzieć na temat genezy zła moralnego. Druga teza, chyba najistotniejsza z punktu widzenia jakby ogólnego spojrzenia na darwinowskie podejście do genezy, do pochodzenia zła moralnego, brzmi następująco. To jest teza kontrowersyjna, ale równocześnie bardzo interesująca. Mianowicie, jeżeli mamy do czynienia z jakimiś przypadkami zła moralnego, z sytuacjami, w których jedna osoba krzywdzi drugą osobę, to zawsze jest tak, że z punktu widzenia ewolucyjnego zło moralne należy widzieć jako skutek uboczny pewnych skłonności będących adaptacjami biologicznymi. Czyli z punktu widzenia darwinowskiego my nie możemy uzasadnić tezy, jest to raczej zadanie, byłoby to zadanie karkołomne, nie do zrealizowania, uzasadnić tezy, że istnieje coś takiego jak skłonność do zła, analogiczna z innymi skłonnościami, które zostały kształtowane przez dobór naturalny. Czyli zło moralne jest zawsze skutkiem ubocznym pewnych skłonności będących adaptacjami biologicznymi. Teraz jak można się łatwo domyślić już w tym punkcie, cała analiza w ramach tego pierwszego punktu będzie sprowadzała się do wskazania na pewne skłonności będące adaptacjami biologicznymi, których efektem ubocznym jest właśnie zło moralne. Teraz kolejna istotna teza z punktu widzenia tych uwag wstępnych, które przed chwilą przedstawiłem. Mianowicie z punktu widzenia darwinowskiego zło moralne ma zawsze charakter nieabsolutny. To wynika wprost z tej drugiej tezy. To znaczy, jeżeli zakładamy, że zło moralne jest zawsze skutkiem ubocznym pewnych skłonności, które same w sobie nie są w sposób oczywisty przynajmniej złe, to nie możemy na gruncie darwinowskim uzasadnić tezy, że ludzie wybierają zło dla samego zła. No jest zawsze pewnym skutkiem ubocznym realizowania pewnych adaptacji biologicznych, ewentualnie jest pewnym środkiem do realizowania określonych celów, natomiast nigdy nie jest celem w samym sobie. Czyli to zło absolutne, zło diabelskie, w sensie schopenhauerowskim, z punktu widzenia darwinowskiego nie istnieje. I teraz bardzo istotna teza, która wskazuje na ograniczenia tego, o czym będę mówił. Oczywiście perspektywa darwinowska jest tylko jedną z perspektyw, z których możemy analizować problem pochodzenia zła, nie jest perspektywą jedyną i ma swoje ograniczenie. I teraz fundamentalne ograniczenie tej perspektywy jest następujące, to znaczy wyjaśnienie ewolucyjne pochodzenia zła nie mówią nic na temat różnic indywidualnych w ramach danej płci w nasileniu skłonności, czyli tych adaptacji biologicznych, skutkujących złymi czynami. Znaczy, krótko mówiąc, z punktu widzenia ewolucyjnego, jeżeli byśmy się ograniczali tylko do perspektywy ewolucyjnej, analizując problem zła, można byłoby powiedzieć, że wszyscy jesteśmy potencjalnymi przestępcami na przykład. Że w każdym z nas tkwią identyczne skłonności do zła moralnego i od czynników przypadkowych, środowiskowych, zależy, czy na siłę aktywną, czy nieaktywnie. A nasz potencjał popełnienia zła moralnego jest identyczny z punktu widzenia teorii ewolucji. Jest jeden wyjątek, jeżeli chodzi o tę tezę mówiącą, że teoria ewolucji nie mówi nic na temat różnic indywidualnych w ramach danej płci do popełniania zła moralnego. Mianowicie ewolucjoniści pokazali, że może wykształcić się w toku rozwoju populacji w pewnej niszy ekologicznej grupa osób, które mają wyjątkowo nasilone skłonności do złych czynów i to jest grupa psychopatów. Czy psychopaci to, jak Państwo oczywiście wiedzą, jest pewna grupa osób, które w takim potocznym sensie są głęboko zdemoralizowane. To są osoby, które nie mają zdolności do odczuwania emocji moralnych, a przynajmniej mają te skłonności niezwykle osłabione. Na przykład wstyd, poczucie winy to są emocje, które u tych osób się nie pojawiają albo pojawiają się w jakiejś zupełnie odmiennej postaci niż u większości z nas. Te osoby również mają słabszą skłonność do odczuwania empatii. Te osoby mają z punktu widzenia czysto kognitywnego słabszą zdolność do odczuwania lęku, do uczenia się, do warunkowania. I to są osoby, które bardzo często popełniają przestępstwa, które wkraczają na drogę przestępczą. I teoria ewolucji pozwala wyjaśnić, czy pozwala budować modele, które pokazują, że
że w grupie populacji może się wykształcić właśnie pewna podgrupa osób o tym szczególnym genotypie psychopatycznym. Zwykle w społeczeństwie 4% osób to są psychopaci, szczególnie dużo psychopatów jest wśród mężczyzn w tej grupie. Znaczy 4 razy więcej psychopatów to są mężczyźni niż kobiety. Można się zastanawiać dlaczego, jeszcze wrócę do tej kwestii. W każdym razie to jest jakby jedyna interesująca teza na temat różnic indywidualnych, która może zostać sformułowana na gruncie teorii ewolucji. I teraz, proszę Państwa, jak można byłoby interpretować ten fakt, że teoria ewolucji nic nie mówi na temat różnic indywidualnych w ramach danej społeczności w nasileniu skłonności do zła? Otóż na dwa sposoby. Jeden sposób zakłada, że teoria ewolucji jest w tym aspekcie kompletna, jeżeli chodzi o wyjaśnienie naszych skłonności do różnego rodzaju zachowań niemoralnych. I to założenie sprowadza się do przyjęcia jako pewnej hipotezy na temat populacji, hipotezy o homogeniczności populacji pod względem tych skłonności do popełniania tych adaptacji, które skutkują złymi czynami. To jest założenie czy interpretacja niezwykle kontrowersyjna i wydaje się, że raczej słuszniejsza byłaby ta druga interpretacja, która mówi, że teoria ewolucji jest niekompletna w tym zakresie. To znaczy teoria ewolucji mówi coś interesującego na temat pochodzenia zła moralnego, natomiast ona wymaga uzupełnienia w bardzo istotnym punkcie, to znaczy w punkcie, który by doprecyzował, dlaczego u niektórych pewne skłonności skutkujące złymi czynami są bardziej nasilone, a u niektórych one są mniej nasilone. I teraz, jeżeli przyjmiemy tą drugą interpretację, która odrzuca założenie homogeniczności populacji pod względem nasilenia tych skłonności, to wtedy oczywiście musimy przeformułować te dwie tezy B i C, które również osłabiają te ewolucyjne tezy, to znaczy one powinny brzmieć w takim przypadku, to znaczy przy tej drugiej interpretacji następująco, że zło moralne w takim zakresie, w jakim daje się badać z perspektywy ewolucyjnej, jest skutkiem ubocznym skłonności będących adaptacjami biologicznymi i ma charakter nieabsolutny. Co oczywiście nie znaczy, że ono ma charakter absolutny, nie ma zawsze charakter nieabsolutny, i nie znaczy, że jest zawsze skutkiem ubocznym. Tylko to z punktu widzenia teorii ewolucji ono takie jest. I teraz, proszę Państwa, jeszcze w ramach tych uwag wstępnych taka uwaga ogólna, to znaczy wyjaśnienia ewolucyjne mówią kilka interesujących rzeczy na temat różnic między płciami w nasileniu skłonności skutkujących złymi czynami. Generalnie teza ewolucjonistów jest taka, że głównymi sprawcami przestępstw są jednak mężczyźni, co oczywiście jest potwierdzone przez badania kryminologiczne i przez nasze intuicje. Natomiast interesujące jest to, jakiego wyjaśnienia udziela teoria ewolucji właśnie tej różnicy w nasileniu skłonności między kobietami i mężczyznami. Można byłoby na różnorakie sposoby przedstawiać logikę ewolucyjną, która pozwala tą tezę uzasadnić, ale ja przedstawię takie kilka najprostszych i uproszczonych jednocześnie rozumowań, które doprowadziły ewolucjonistów do przypuszczenia potwierdzonego przez intuicję i przez badania kryminologiczne, że jednak mężczyźni głównie popełniają przestępstwa. Taka jedna statystyka, która może być istotna w tym względzie. Jeżeli weźmiemy pod uwagę przestępstwa związane z przestępstwa polegające na stosowaniu przemocy w ramach danej płci, to okazuje się, że w całej grupie tego rodzaju przestępstw 95% przestępstw to są przestępstwa popełniane przez mężczyzn w stosunku do innych mężczyzn, a tylko 5% kobiet w stosunku do innych kobiet. I teraz jak ewolucjoniści tłumaczą ten fakt? Otóż tłumaczą go na różnorakie sposoby. Te sposoby, które Państwu przedstawię, są powiązane, ale przynajmniej w takim popularnej prezentacji są jednak odrębne. Pierwsze wyjaśnienie wiąże się z taką fundamentalną teorią ewolucyjną, nazywaną teorią inwestycji rodzicielskiej. Znaczy to jest teoria, która mówi, że w zależności od poziomu inwestycji, jaki dana płeć musi ponieść w wychowanie, czy generalnie w rozwój dziecka, to z tych różnic będą wynikały pewne istotne różnice, jeżeli chodzi o skłonności behawioralne. I teraz jest oczywiste, że z punktu widzenia teorii ewolucji inwestycja rodzicielska mężczyzny jest nieporównywalnie mniejsza niż inwestycja rodzicielska kobiety, prawda? Z punktu widzenia czysto biologicznego wkład rodzicielski mężczyzny jest wkładem czysto genetycznym, prawda? Natomiast wkład kobiety jest wkładem nie tylko czysto genetycznym, ale także polegający na tym, że kobieta jest w ciąży, kobieta musi wykarmić dziecko, czyli ten wkład jest nieporównywalnie większy w porównaniu z wkładem rodzicielskim mężczyzny. Co teraz dalej z tego faktu wynika? To jest taki ciąg bardzo prostych dedukcji. Otóż z tego wynika,
że mężczyzna, czy samiec, bo to się w pełni stosuje oczywiście przede wszystkim do zwierząt, nie do człowieka. Do człowieka się też to stosuje, ale z pewnymi zastrzeżeniami, o których będę mówił później. Otóż jeżeli ta inwestycja rodzicielska jest tak zróżnicowana, to wynika z tego, że samiec może zwiększyć swój sukces reprodukcyjny poprzez posiadanie bardzo wielu partnerek seksualnych. Nie ma pod tym względem de facto żadnych ograniczeń. Natomiast oczywiście w przypadku samic ta logika nie działa. Znaczy, fakt posiadania wielu partnerów w żaden sposób nie wpływa na zwiększenie sukcesu reprodukcyjnego samic. I teraz, jeżeli tak jest, to wynikają z tego pewne cechy behawioralne. To znaczy cecha pierwsza, to znaczy po pierwsze samiec czy mężczyzna w większym stopniu jest, znaczy w mniejszym stopniu jest wybredny seksualnie niż samica. Po drugie, jeżeli jest mniej wybredny. I po drugie, to co jest istotne z punktu widzenia celu naszego dzisiejszego spotkania, rywalizacja wewnątrzpłciowa wśród samców z uwagi na tą ogromną wariancję sukcesu reprodukcyjnego wśród samców będzie o wiele większa niż w przypadku samic czy kobiet. I teraz właśnie z tej teorii inwestycji rodzicielskiej wynika właśnie za pomocą tego ciągu bardzo prostej dedukcji to, że rywalizacja wewnątrzpłciowa wśród samców mężczyzn będzie o wiele większa niż w przypadku samic kobiet. To jest jakby jedna droga, która pozwala wyjaśnić, dlaczego ta różnica w stosowaniu przemocy przez mężczyzn jest tak duża w porównaniu z kobietami. No, drugie wyjaśnienie związane z pierwszym jest następujące. To znaczy, jeżeli weźmiemy pod uwagę, jakie cechy drugiej płci są atrakcyjne z punktu widzenia teorii ewolucji, to również będziemy mogli tę prawidłowość wyjaśnić. Z punktu widzenia teorii ewolucji, oczywiście przedstawiam to w sposób zgrubny, z punktu widzenia teorii ewolucji, jeżeli chodzi o samice, z punktu widzenia męskiego liczy się, czy samców liczy się, ja mieszam te perspektywy zwierzęco-ludzkie, bo tutaj są pewne istotne różnice, dlatego chciałem, żeby Państwo byli świadomi, że to są uproszczenia i że jestem też świadomy tych uproszczeń. Można do tego wrócić w trakcie ewentualnej dyskusji. Otóż z punktu widzenia teorii ewolucji, mężczyźni cenią kobiet, mówiąc grubsza, przede wszystkim urodę i młodość, prawda? Natomiast kobiety u mężczyzn z punktu widzenia teorii ewolucji cenią o wiele większym stopniu niż vice versa status społeczny i bogactwo. I teraz co z tego wynika? Otóż z tego wynika bardzo prosta rzecz. Otóż urodą albo młodość się ma, albo się nie ma. Czyli rywalizacja wewnątrz płciowa w tym wypadku niewiele zmieni. Natomiast status i bogactwo to jest to, o co można się ubiegać. Czyli krótko mówiąc, z powodu tego, że płeć przeciwna ceni inne rodzaje dóbr w obu przypadkach, w jednym przypadku, tam gdzie te dobra są osiągalne, nie są dane, nie są jakby dane przez los, pojawia się silna rywalizacja wewnątrzgatunkowa, w drugim przypadku ta rywalizacja się pojawia w innym stopniu, prawda? W o wiele mniejszym stopniu, ponieważ uroda albo młodość się albo ma właśnie, albo się jej nie ma. Czyli to byłby drugi sposób tłumaczenia. Trzeci sposób tłumaczenia, najprostszy do przedstawienia i bardzo intuicyjny, wiąże się z tezą, którą sformułowała znakomita psycholog ewolucyjny, Ann Campbell. I ta teza jest po angielsku jest nazywana The Staying Alive Hypothesis, czyli hipoteza pozostawania przy życiu. Otóż z punktu widzenia interesu genetycznego rodzica jest tak, że przetrwanie matki jest istotniejsze dla jej sukcesu reprodukcyjnego, czyli dla wychowania jej dzieci, niż przetrwanie mężczyzny. Bez matki dziecko jakby nie ma szans na przeżycie. Jeszcze bliżej. Nie ma szans na przeżycie, natomiast obecność ojca jest w mniejszym stopniu tutaj istotna. A więc, ponieważ jakby dla przetrwania dziecka szczególnie krytyczne jest przetrwanie matki, to siłą rzeczy u kobiet wykształciły się pewne mechanizmy, które sprawiają, że niechętnie one się angażują w jakieś działania związane z przemocą i tak dalej, ponieważ kobiety są podświadomie świadome tego, że wiąże się to z ryzykiem, mówiąc językiem szorstkim, ewolucyjnym, ich jakby porażki genetycznej, w tej loterii genetycznej, prawda? Natomiast w przypadku mężczyzn to staying alive hypothesis działa inaczej. Znaczy to przetrwanie mężczyzny jest mniej istotne z punktu widzenia jego sukcesu reprodukcyjnego. Jakby to jest trzecia droga, która by uzasadniała tą różnicę w nasilaniu skłonności płciowych między kobietami i mężczyznami. Tylko ja chciałem, żeby Państwo zauważyli pewną interesującą rzecz. Znaczy te wszystkie trzy drogi wyjaśnień, które do tej pory przedstawiłem, to są drogi, które tłumaczą
skłonność do przemocy mężczyzn w stosunku do innych mężczyzn. Natomiast jeszcze nie mamy dobrego wytłumaczenia, dlaczego mężczyźni dopuszczają się przemocy w stosunku do kobiet. I to wyjaśnienie pojawi się w dalszej części tego dzisiejszego referatu, troszkę w innym kontekście, ponieważ te wyjaśnienia nie działają właśnie w odniesieniu do tego szczególnego problemu, jakim jest przestępczość mężczyzn w stosunku do kobiet. Przejdę sobie teraz taką ostatnią uwagę z tych uwag wstępnych. Otóż te ewolucyjne wyjaśnienia, tak jak mówiłem, są tylko jedną z perspektyw badawczych. To znaczy są bardzo, powiedziałbym, wierzący psychologowie ewolucyjni, którzy uważają, że tak naprawdę teoria ewolucji, psychologia ewolucyjna w szczególności, jakby wyczerpuje problem. Mi się wydaje, że ona problem absolutnie nie wyczerpuje i w toku dalszych rozważań ja będę jeszcze w wielu punktach akcentował słabości tego podejścia, to znaczy w których punktach ono ewentualnie wymagałoby jakiegoś uzupełnienia. I teraz przejdę do rozwinięcia tego wątku poprzez wskazanie tych skłonności będących adaptacjami biologicznymi, które według ewolucjonistów mogą prowadzić do zachowań niemoralnych i które są właśnie odpowiedzialne za te zachowania niemoralne. I teraz pierwsza z tych skłonności to będzie coś, co jest nazywane w wielu tekstach przez Antoniego Kępińskiego, wybitnego psychiatry, który też wielokrotnie odwołał się do teorii ewolucji, libido dominandi, czyli rządzy władzy, rządzy panowania. I teraz na takim najbardziej ogólnym poziomie analizy biologicznej naszego zachowania można powiedzieć, że to libido dominandi jest skutkiem pierwszego prawa biologicznego, czyli prawa do przetrwania. Bardzo sugestywnie opisuje to Kępiński w swojej pracy Rytm życia. Mianowicie mówi on, że potrzeba władzy i posiadanie jest biologiczna potrzeba nie tylko człowieka, ale wszystkich żywych istot. Nawet rośliny muszą mieć swój teren posiadania i władzy. I dążenie do posiadania i władzy jest konsekwencją pierwszego prawa biologicznego. Czyli krótko mówiąc, ta rządza panowania według Kępińskiego już może być wydedukowana z tego najogólniejszego prawa biologicznego, jakim jest prawo, czy jakaś dążność, którą możemy dostrzec z organizmów żywych do przetrwania. W starożytności na przykład stoicy nazywali tą dążność, oczywiście nie znając teorii ewolucji, conatus, tak zwaną, to też pojęcie się pojawia na przykład u Spinozy. I teraz podłoże biologiczne tego dążenia do władzy jest następujące, to znaczy organizm cały czas dokonuje pewnego rodzaju wymiany informacji z otoczeniem i ma potrzebę właśnie po to, żeby mógł przetrwać, narzucania otoczeniu własnego porządku. Bo w innym razie, że tak powiem, ulegnie prawu entropii. Czyli jakby ta ciągła konfrontacja z otoczeniem, który chce go w jakimś tam sensie wchłonąć, czyli to produkowanie przez organizm negatywnej entropii, może być potraktowane jako geneza, albo w pewnym sensie jako nawet coś tożsamego z tym libido dominandi. Oczywiście tak ogólne rozumienie libido dominanti jeszcze jest mało przydatne z punktu widzenia jakby analizy naszego tytułowego problemu, czyli problemu genezy zła moralnego. I teraz, żeby móc przejść z tego bardzo ogólnego ujęcia rządzy panowania na poziom bardziej szczegółowy, który nam pozwoli lepiej zrozumieć pewne typy zachowań niemoralnych, należałoby je rozbić na dwa elementy. I te dwa elementy, które są istotne z punktu widzenia wyjaśnienia genezy zła moralnego, to jest coś, co jest nazywane przez etologów i przez psychologów ewolucyjnych terytorializmem. No i z drugiej strony, drugim elementem jest dążenie do wysokiego statusu społecznego. To jest coś, co można byłoby wywieść w jakiś tam sposób z tego ogólnie rozumianego libido dominandi. I to są tendencje, które wybitny filozof Arthur Koestler nazywał self-assertive tendencies. I teraz czym jest terytorializm? No, terytorializm w takim najogólniejszym rozumieniu to jest dążenie do posiadania nie tylko terytorium wokół siebie, czyli poszerzania przestrzeni wokół siebie, ale też posiadanie różnego rodzaju rzeczy, które dają nam poczucie bezpieczeństwa, które pozwalają nam jakby poczuć rozrost własnego ja. Oczywiście terytorializm sam w sobie nie jest czymś złym, no, wręcz przeciwnie. Gdybyśmy tych tendencji terytorialnych nie przejawiali, no to nasze przetrwanie byłoby pod znakiem zapytania. Natomiast jest jasne, że terytorializm jest czymś, co generuje różnego rodzaju konflikty. I te konflikty właśnie o terytorium, różnego rodzaju dobra są tym efektem ubocznym posiadania tej skłonności, która sama w sobie nie jest w sposób oczywisty zła, prawda? Ten terytorializm sam w sobie nie wydaje się w sposób oczywisty zły. Ten terytorializm u człowieka ulega rozszerzeniu, jak na co zwrócił uwagę wybitny etolog Ireneusz Eibesfeld w takiej dawnej pracy, ale wciąż w wielu punktach aktualnej, mówiąc, że to promieniowanie, on mówi o agresji, w sferze duchowej specyficzną cechą człowieka, że bronimy naszych duchowych własności, a nawet usiłujemy rozszerzyć w sposób agresywny ideę, nawet ideę humanistyczne.
No, proszę Państwa, z tym terytorializmem wiąże się jeszcze jedna interesująca kwestia, bardzo szczegółowo opisana przez psychologów ewolucyjnych, mianowicie kwestia czegoś, co jest nazywane posesywnością seksualną. To się wiąże właśnie z próbą wytłumaczenia genezy zachowań niemoralnych czy przemocy mężczyzn w stosunku do kobiet. Otóż wedle logiki ewolucyjnej mężczyźni będą w stosunku do kobiet przejawiali szczególnie nasiloną posesywność seksualną, a nie vice versa. W drugą stronę to działa w wiele mniejszym stopniu według psychologów ewolucyjnych. I teraz ta posesywność seksualna prowadzi do różnego rodzaju nadużyć, prawda? Znaczy prowadzi do traktowania partnerki w pewnym sensie jako rzeczy, jak wskazuje tytuł pracy psychologu ewolucyjnego, The Man Who Mistook His Wife for a Chattel. To jest nawiązanie do słynnej pracy Oliviera Zaksa, a mężczyzna, który pomylił swoją żonę u Zaksa było z kapeluszem, u autorów jest z ruchomością. I teraz ta posesywność seksualna, jeżeli spojrzeć na przykład na historię, no przejawiała bardzo często zupełnie patologiczne i właśnie świadczące o tym elemencie przemocy wbudowanej w nią postaci. Na przykład przez bardzo długi czas, właściwie przez większość historii, przez większość historii prawa niejako odzwierciedlały to założenie, tej tendencji, iż kobieta jest w jakiś sposób obiektem posiadanym przez mężczyznę. Jeżeli przyjrzymy się prawom dotyczącym cudzołóstwa, prawom dotyczącym rozwodu, to one wszystkie byłyby skonstruowane w taki sposób, żeby chronić niejako własność męża, jakim jest kobieta. I teraz to jest jakby jedna z postaci, w jakim ta posesywność seksualna, skutków, do jakich ona prowadziła, ale skutki mogą być też o wiele bardziej dramatyczne. To znaczy, jeżeli na przykład przyjrzymy się, czy spojrzymy na traktowanie kobiet jeszcze do tej pory w niektórych krajach arabskich, praktyki klitoridektomii, czyli infibulacji, to jest wszystko przejaw takiej zupełnie, być może wypaczonej formy tej posesywności seksualnej. To jest z takiego patologicznego lęku mężczyzny przed zdradą, przed opuszczeniem, do którego właśnie prowadzi ta posesywność seksualna. I teraz pytanie, dlaczego ta posesywność seksualna jest wedle ewolucjonistów o wiele silniejsza u mężczyzn niż u kobiet? I tutaj wyjaśnienie też wydaje się dość intuicyjne. Ono przebiega w taki sposób. Jeżeli połączymy teorię inwestycji rodzicielskiej i skorygujemy w pewnym istotnym punkcie, to znaczy jeżeli zauważymy, że jednak w świecie ludzkim mężczyzna inwestuje stosunkowo wiele w swoje dziecko w porównaniu ze światem zwierząt, to znaczy tak naprawdę z uwagi na to, że dziecko rodzi się zupełnie bezbronne, prawda? To jest ta słynna teza Nauteni ewolucjonistów i ono wymaga opieki de facto nie samej kobiety, ale również mężczyzny. Oczywiście inwestycja kobiet jest wciąż większa, ale relatywnie mniejsza niż wśród innych gatunków. Jeżeli zauważymy, że właśnie ta inwestycja jest stosunkowo duża u człowieka, inwestycja rodzicielska męska jest stosunkowo duża u człowieka, jeżeli również weźmiemy pod uwagę fakt, że w przypadku mężczyzny zawsze mamy z niepewnością co do ojcostwa, prawda? Czyli jest pewna asymetria, jeżeli chodzi o skutki zdrady. Znaczy, jeżeli zdradzi mężczyzna, to te skutki z punktu widzenia czysto ewolucyjnego są mniej istotne dla partnera niż vice versa. Czyli weźmiemy pod uwagę te dwa elementy, tą asymetrię skutków zdrady i tą stosunkowo wysoką inwestycję rodzicielską, no to jakby prostą predykcją z tych dwóch założeń jest to, że mężczyźni będą przejawiali o wiele większą posesywność seksualną, która przejawia się właśnie w tej zazdrości, w tej próbie kontroli seksualności kobiety. Natomiast z drugą stronę to oczywiście nie działa. To znaczy u kobiet oczywiście inwestycja jest wciąż wysoka, natomiast ten element ryzyka zdrady nie występuje. To jest ewolucyjne wyjaśnienie właśnie tego, że jednak ta posesywność seksualna mężczyzn w stosunku do kobiet jest o wiele silniejsza i ona prowadzi w pewnych sytuacjach do zachowań patologicznych, czyli do stosowania przemocy. Czyli to byłyby elementy związane z... Znaczy terytorializm byłby tym elementem libido dominandi, który łatwo wykazać, może w pewnych sytuacjach prowadzić do zachowań niemoralnych. Drugi element, zupełnie oczywisty, dlatego nie będę poświęcał mu więcej uwagi, bo wydaje mi się, że kolejne są bardziej interesujące, to dążenie do wysokiego statusu społecznego. Wybitny polski psycholog Józef Kozielecki nazwał tę motywację, która, tak jak już wcześniej wspominałem, jest o wiele silniejsza u mężczyzn niż u kobiet, motywacją kratyczną.
to mężczyźni dążą do wysokiego statusu społecznego, nie dlatego, że ten wysoki status społeczny jest dla nich sam w sobie wartościowy, ale dlatego, że mówię cały czas w perspektywie ewolucyjnej, że kobiety cenią mężczyzn, którzy mają wysoki status społeczny. Można powiedzieć, że kobiety są pośrednio odpowiedzialne ewentualnie z punktu widzenia teorii ewolucji, za te skłonności do zachowań niemoralnych mężczyzn, które wiążą się właśnie z tą skłonnością do dążenia do wysokiego statusu społecznego. Czyli byłby to drugi element właśnie tego libido dominandi, który prowadzi w pewnych sytuacjach do zachowań niemoralnych. Ja słyszę państwa, Kępiński bardzo sugestywnie w swojej znakomitej pracy o lęku mówi, że zmieniają się religie, ideologie, ustroje, lecz rząd zapanowania, czyli to libido dominandi, trwa, jest wieczna i wiekuista. Natomiast chciałbym teraz wrócić do tego wątku krytycznego w stosunku do teorii ewolucji. Otóż wszystko jasne, ludzie mają, to jest intuicyjne, i te tendencje do zachowań terytorialnych, i to dążenie do wysokiego statusu społecznego. Oba elementy są u mężczyzn silnie, bardziej nasilone niż u kobiet. Wszystko jest jasne. Natomiast no, nie można nie zwrócić uwagi na to, że jednak te skłonności w ramach danej płci mają różne nasilenie. Mogą przybrać charakter patologiczny, mogą przybrać charakter, który nawet trudno nazwać niemoralnym. Po prostu terytorializm, pewien rodzaj i pewne dążenie do wysokiego statusu niekoniecznie samo w sobie jest niemoralne. Teraz jest pytanie, to znaczy w jaki sposób można byłoby wyjaśnić te różnice indywidualne. W tym punkcie, tak jak już wspominałem wcześniej, teoria ewolucji jest tak naprawdę bezradna. Można sięgać do różnych teorii psychologicznych, które by w jakiś sposób mogłyby uzupełnić teorię ewolucji w tym punkcie. Na przykład, jeżeli ktoś jest miłośnikiem psychoanalizy, mógłby sięgnąć do rozważań Fromma czy Karen Horney, którzy wprowadzali na przykład dystynkcję między dominacją i potencją, którzy starali się pokazać, że pewne różnice między płciami w nasileniu tych skłonności, tego libido dominandi, no, wynikają z pewnych zdarzeń w rozwoju ontogenetycznym, osobniczym, w wychowaniu, a niekoniecznie mają jakieś tam korzenie ewolucyjne, filogenetyczne i są zakodowane w genę. Na przykład, jeżeli chodzi o te różnice indywidualne, Fromm rozróżnił dominację i potencję. On stwierdził, że jest pewien typ dążenia do władzy czy do mocy, który jest zupełnie, zupełnie niewinny. I on to właśnie nazwał to potencją. I teraz przez tą potencję zdefiniował pewną zdolność realizowania swoich potencjalnych możliwości w oparciu o wolność integralną swojego ja. I taka osoba, która właśnie czuje potencję w tym sensie, nie odczuwa potrzeby dominacji w tym innym sensie. Jest jasne, że możemy, że to jest bardzo interesująca dystynkcja i faktycznie no, można by wysunąć przekonującą hipotezę, że no, są osoby, które mają tą chęć dominacji, czyli to libido dominandi w złym sensie, i mają też to poczucie potencji, które są libido dominandi w dobrym sensie. Ale skąd różnice pochodzą, jak je wyjaśnić? Teoria ewolucji tutaj na ten temat nic nie mówi. To jest jej słaby punkt. Mówi o dość mgliście zdefiniowanej skłonności, jaką jest libido dominandi, ale na temat jej nasilenia u poszczególnych osób mówi bardzo, bardzo niewiele. Proszę Państwa, druga skłonność, która również może w pewnych sytuacjach skutkować zachowaniami niemoralnymi, to jest skłonność do podporządkowywania. I ta skłonność jest tłumaczona filogenetycznie jako rewers, pewna odwrotna strona libido dominandi. Otóż możemy powiedzieć, że libido dominandi jest pewną własnością pierwotną, pewnym takim impulsem pierwotnym, ale jeżeli połączymy tę skłonność do podporządkowywania z pewną refleksją racjonalną, to okaże się, że każdy racjonalny osobnik, który odczuwa libido dominandi, będzie jednocześnie będzie przejawiał skłonność do podporządkowywania no, w sytuacji, w której libido dominandi nie może być zaspokojone, czyli ten trafia na osobnika silniejszego. Bo w takim przypadku osobnik słabszy ma do wyboru albo podjąć walkę z tym osobnikiem silniejszym i oczywiście ona się skończy poważną szkodą, stratami, albo może się podporządkować. Ten drugi wybór jest, że tak powiem, second best, czyli drugi pod względem dobroci. Najlepszym byłoby znaleźć się najwyżej tej hierarchii, natomiast lepiej się znaleźć niżej, niż zupełnie na dole poprzez bycie pokonany, prawda, w tej bezpośredniej konfrontacji z tym osobnikiem najsilniejszym. Ale znów, jest rzeczą jasną, że są poważne różnice indywidualne, jeżeli chodzi o nasilenie tej skłonności do podporządkowywania. Można powiedzieć, że są właściwe i niewłaściwe formy tej skłonności. Na pewno jest pewien rodzaj skłonności do podporządkowywania, który jest no, skłonnością patologiczną. I właśnie ta niewłaściwa forma bardzo często prowadzi do zachowań, które są właśnie złe w sensie moralnym. Żeby dokładnie te niewłaściwe i właściwe formy tej skłonności do podporządkowania zdefiniować, znów trzeba wyjść poza
poza teorię ewolucji. Może mamy tutaj no, kilka dróg. Jedna droga to jest droga podobna do tej pierwszej, to znaczy staramy się pokazać, że te dwie formy, któraś z tych dwóch form jest zakorzeniona w charakterze danej osoby. I znów możemy się odwołać do Fromma, który mówił o pewnym typie charakteru sadomasochistycznego, który właśnie przejawia tą patologiczną formę podporządkowania, to znaczy w tym podporządkowaniu dopatruje źródła poczucia siły, porządku, uczestniczenia w wyższej potędze. Fromm twierdzi, że osoby, które czują jakiegoś rodzaju rozbicie wewnętrzne, brak wewnętrznej spoistości, będą właśnie przejawiały ten charakter sadomasochistyczny. Osoby, które właśnie jakby czują potrzebę podporządkowania, jeżeli są niżej w randze, czują pewien rodzaj takiej masochistycznej satysfakcji z bycia podporządkowanym, równocześnie, gdyby czasem się znalazły wyżej w hierarchii, czują pogardę w stosunku do tych, które są niżej. Czyli to są osoby, które percepują świat właśnie za pomocą tej bardzo prostej dychotomii słabi i silni. To jest właśnie charakter sadomasochistyczny, który z kolei inny teoretyk z tego okresu, Theodor Adorno, nazywał osobowością autorytarną. Czyli mamy jedną drogę, że tą dystynkcję właściwe i niewłaściwa skłonność do podporządkowania definiujemy w kategoriach charakteru. No, ale możemy pójść też drogą, którą podążają psychologowie sytuacyjni, którzy twierdzą, że tak naprawdę wszyscy mamy podobnie nasiloną skłonność do podporządkowania, natomiast ona może przybrać monstrualne postaci pod wpływem jakichś szczególnych bodźców sytuacyjnych. No i teraz właśnie psychologowie, którzy to podejście przyjmują, na przykład Stanley Milgram, w ten sposób tłumaczyli zachowanie nazistów z okresu II wojny. Dlaczego dobrzy ludzie, prawda? Czy nie oczywiście nie psychopaci popełniali przestępstwa? No właśnie dlatego, że znaleźli się w bardzo szczególnej sytuacji, która sprawiała, że ich skłonność do podporządkowania przybierała te monstrualne postaci. Na przykład obecność karzącej osoby, obecność autorytetu, to szczególna sytuacja sprawiała właśnie, że ta skłonność do podporządkowania sprawiała, że te osoby były gotowe wykonywać niemoralne rozkazy, na przykład tego zwierzchnika, prawda? Natomiast którą z tych dróg wybierzemy, to oczywiście zależy od naszych preferencji teoretycznych. Oczywiście możemy również opierać się, że teoria ewolucji zawiera w sobie pewne środki, które pozwalają te różnice wyjaśnić, ale ja mam wątpliwości, czy ona rzeczywiście takie środki zawiera. Wydaje mi się, że jest niekompletna. To jest jakby konsekwencja tego, o czym mówiłem na początku, tej niezdolności do wyjaśnienia różnic indywidualnych. To, proszę Państwa, przejdę do trzeciego elementu z serii tych skłonności będących adaptacjami biologicznymi, które mogą w pewnych sytuacjach prowadzić do uaktywnienia się, do zachowań niemoralnych. Otóż z punktu widzenia teorii ewolucji człowiek jest wyposażony w pewne negatywne emocje, wyposażony w cudzysłowie. No w każdym razie u człowieka są pewne predyspozycje do przejawiania w określonych sytuacjach emocji negatywnych. Takich emocji jak na przykład gniew, nienawidź, zazdrość, zawiść, strach. Jest oczywiste, że jeżeli my przychodzimy na świat, mówiąc w pewnym uproszczeniu, ze skłonnością do przeżywania tych negatywnych emocji, no to zło bardzo często bywa właśnie efektem tego pobudzenia, które towarzyszy właśnie tym złym emocjom. I to jest jakby zupełnie oczywiste. Natomiast druga teza ewolucjonistów, która, zresztą teza nie, tutaj ewolucjonista jest niepotrzebny de facto do tego, żeby tą tezę sformułować, związana z emocjami, to jest teza, która mówi, że człowiek jest rozszczepiony między emocjami i intelektem. To znaczy, że oprócz tych negatywnych emocji, człowiek oczywiście ma też tą nową korę, która według neurobiologów jest odpowiedzialna za samokontrolę. Ten intelekt, który sprawia, że potrafimy powściągnąć emocje, przedefiniować sytuację, która prowadzi do aktywienia się tych emocji. I teraz, proszę Państwa, jak można byłoby interpretować ten fakt, że człowiek jest rozszczepiony w jakiś sposób między emocjami i intelektem, czy między starym mózgiem, bo w starym mózgu, czyli w tych elementach, które dzielimy z gadami, z tymi mniej rozwiniętymi ssakami, czy na przykład cały układ limbiczny de facto, prawda? Czyli ciało migdałowate, podwzgórze, hipokamp, to jest ten stary mózg. I między tym nowym mózgiem, czyli koronową, czy to rozszczepienie jest czymś optymistycznym z punktu widzenia analizy zła moralnego, czy pesymistycznym. Proszę Państwa, współcześnie uważa się, i to chyba jest bardziej intuicyjna hipoteza, że to jest pewien element optymistyczny, to znaczy człowiek jest skazany na wewnętrzny konflikt między tymi emocjami i intelektem, czyli być może według niektórych ten konflikt jest
sprawia, że człowiek nigdy nie będzie w pełni szczęśliwy, zawsze będzie rozdarty między emocją i intelektem. To jest jakby inne sformułowanie, takie neurobiologiczne, tych rzeczy, o których w innym kontekście, w innym języku mówił Freud. Ale dzięki właśnie nowemu mózgowi, temu siedlisku naszej samokontroli, człowiek postępuje w sposób bardziej moralny, czyli potrafi powściągnąć te negatywne emocje. Natomiast według pesymistycznej interpretacji rozszczepienia, czyli prace, które były pisane, inspirowane teorią ewolucji, powstały w okresie zimnej wojny, człowiek nie tylko jest skazany na wewnętrzny konflikt, ale i to jest dość paradoksalne i bardzo interesujące stwierdzenie na przykład Karla Lorenza i Artura Kesslera, człowiek przejawia właśnie za sprawą nowego mózgu, czyli tej kory nowej, jakby szczególny nasilnik zła moralnego, które Kessler nazwał moral insanity. I chciałbym troszkę na marginesie przedstawić argumenty, które ci dwaj wybitni biolodzy, filozofowie przedstawili za tą tezą, że to rozszczepienie między emocjami i intelektem jest czymś, co pogłębia problem spowodowany przez samą obecność tych naszych skłonności do przeżywania negatywnych emocji. Jak tą tezę uzasadniał Kessler? Otóż Kessler twierdził, że człowiek jest biologicznym dziwolągiem właśnie z uwagi na to rozszczepienie między intelektem i między emocjami. Dlaczego jest biologicznym dziwolągiem? Otóż po pierwsze, czy w ogóle można mówić na gruncie ewolucji o biologicznym dziwolągu? Oczywiście, czy nie jest tak, że jeżeli cokolwiek przetrwało w toku ewolucji, to z definicji nie może być biologicznym dziwolągiem. No według Kesslera jest inaczej, to znaczy są pewne organizmy, które gdy się im przyjrzeć bliżej, okazuje się, że mają jakąś strasznie dziwną konstrukcję. Teraz według Kesslera takimi organizmami na przykład są stawonogi. Jakoś tak dziwnie ewolucja sprawiła, że mózg człowieka oplata, mózg stawonoga, na przykład pająka, jest opleciony wokół jego przełyku. Czyli on się nie może za bardzo rozwinąć, bo tak naprawdę pająk nie będzie mógł przełykać, krótko mówiąc. Dlatego ten mózg pająka jest jakoś szczególnie ograniczony z punktu widzenia tego dziwnego rozwiązania ewolucji. I według Kesslera właśnie to jest biologiczny dziwoląg. Innym biologicznym dziwolągiem dla Kesslera na przykład jest miś koala i generalnie torbacze, takie według niego no, mało rozgarnięte zwierzęta. Miś koala, objętość jego mózgu to jest 1/7 objętości mózgu przeciętnej małpy. Jego sposób percepowania rzeczywistości jest też niesłychanie jednostronny, bo generalnie tylko i wyłącznie z zapachem się posługuje. No, to jest zwierzę, które de facto jest jakimś ślepym zaokiem ewolucji. I teraz według Kesslera no, człowiek też jest ślepym zaokiem ewolucji, podobnym do właśnie tych stawonogów i do misia koali, tylko z innego powodu. Z jakiego powodu? Otóż według Kesslera zwykle jest tak, że ewolucja, jeżeli opracowuje, cały czas antropomorfizuje, ale to jest wydaje mi się uprawnione w takim popularnym wykładzie, jeżeli ewolucja wykształca jakiś nowy organ, to zwykle to robi to w taki sposób, że wykształca go z jakiegoś organu uprzedniego, przetwarzając go w coś bardziej wyrafinowanego. Na przykład jeżeli popatrzymy na to, jak wyewoluowały płuca, to one wyewoluowały ze skrzeli, prawda? Krótko mówiąc, płuca zastąpiły w jakiś sposób skrzela. Nie ma śladów, czy są takie zupełnie szczątkowe ślady tych elementów charakterystycznych dla skrzeli w naszych płucach. Płetwy przekształciły się w kończyny, prawda? Nie jest tak, że my jednocześnie mamy płetwy i kończyny. Natomiast w przypadku człowieka stało się według Kesslera coś zupełnie zdumiewającego, ponieważ ewolucja zamiast przekształcić ten stary mózg, ten mózg gadziowczesno-ssaczy, w coś bardziej wyrafinowanego, w jakieś nowe narzędzie, ona po prostu nałożyła pewną nową strukturę, korę nową na ten stary mózg, bez zdefiniowania jakiejś wyraźnej hierarchicznej zależności między nimi, co generuje te wszystkie konflikty, o których wcześniej mówiliśmy. Dla Kesslera to jest przykład właśnie ślepego zaułka ewolucji, to znaczy mamy według niego do czynienia z czymś, co właśnie nie ma dobrego precedensu w historii ewolucji, to znaczy pojawił się organizm, gatunek, który jest wyposażony w organ, z którym nie za bardzo wie, co zrobić, czyli właśnie w mózg. W tym kontekście Kessler pisał o schizofizjologii człowieka. I teraz, dlaczego ta schizofizjologia człowieka ma prowadzić do jakby pogłębienia problemu zła moralnego, czyli do tej moral insanity? Dlaczego nie jest tak, że właśnie nowy mózg ma hamować emocje, ale generalnie problem jeszcze zaostrzać? Otóż dlaczego? Dlatego, że według Kesslera istnieje brak koordynacji między rozwojem cywilizacyjnym i moralnym. To znaczy, za rozwój cywilizacyjny jest właśnie odpowiedzialna ta kora nowa, ten nowy mózg, który sprawił, że, no, że człowiek potrafi konstruować jakieś nowe narzędzia, a przede wszystkim potrafi konstruować narzędzia, za pomocą których może uśmiercać inne osoby. Teraz ten przyspieszony rozwój cywilizacyjny, za który odpowiedzialny jest kora nowa, w porównaniu z rozwojem moralnym, który de facto jest opisywany przez krzywą stałą, czyli de facto nie jest zupełnie rosnący,
Czyli nasz rozwój moralny jest według Kesslera taki sam jak naszych odległych przodków w czasach neolitycznych na przykład, sprawia, że człowiek angażuje się w zachowania moralnie zupełnie szalone. I teraz jest jeszcze jeden interesujący wątek związany właśnie z tą tezą Kesslera, że nowy mózg jest odpowiedzialny za to moral insanity. Otóż tę tezę dobrze streszcza ten angielski cytat, który można byłoby jakby podsumować w taki sposób, że jeżeli spojrzymy na historię ludzkości, no to odkryjemy w niej takie pasmo szaleństwa, ten streak of insanity, który uzasadnia tę tezę, że jest biologicznym dziwolągiem. I teraz co jest powodem przede wszystkim tego szaleństwa? No właśnie to, co Kessler nazywa self-transcending devotion to collectively shared belief systems, czyli pewną tendencję do samotranscendencji człowieka, która właśnie wynika z posiadania tego intelektu, tej nowej kory, tego nowego mózgu. Człowiek odczuwa potrzebę jakiegoś przekroczenia siebie i teraz wydawałoby się, że to jest coś pozytywnego, ale Kessler, troszkę odwołując się do tej grupy psychoanalityków z takiego nurtu mroczniejszego, bo są oczywiście też psychoanalitycy bardziej optymistyczni, twierdzi, że ta potrzeba samotranscendencji, czyli wykroczenia poza takie wąskie dbanie o swój interes własny, sprawia, że ludzie dokonują czegoś, co można by nazwać taką infantylną regresją do jakichś wcześniejszych etapów rozwoju ontogenetycznego. Znaczy pragną niejako zatracić swoją osobowość poprzez identyfikowanie się z grupą, z jakimś plemieniem, z jakąś ogólną ideą, co sprawia, że są podatni na różnego rodzaju ideologiczne szaleństwo. I tylko według Kesslera, jeszcze raz powtarzam, to była praca opisana w okresie zimnej wojny, dlatego ten pesymizm właśnie z każdej strony tchnie, przepraszam, to właśnie tylko u niewielu osób ta self-transcending tendency przyjmuje postać twórczą. Na przykład ludzie angażują się w działalność naukową, czy w sztukę, czy w jakiś inny rodzaj twórczej działalności. A według Kesslera jest to mniejszość. Oczywiście Kessler, formując tę tezę, miał pewnie przed oczami obraz społeczeństwa niemieckiego z okresu nazistowskiego szaleństwa i można zrozumieć, dlaczego on jakby uogólnił ten przykład na całą ludzkość. Właśnie było to doświadczenie tak traumatyczne, że być może to był powód. W każdym razie taka jest droga Kesslera do uzasadnienia tej tezy mówiącej, że ten nowy intelekt, ten nowy mózg, ten intelekt tylko pogłębia problem spowodowany przez obecność tego bagażu negatywnych emocji, co do których nie ma wątpliwości, że istnieje. Jak Lorenz uzasadniał tę tezę? Lorenz też przedstawił kilka bardzo interesujących argumentów, co do których można mieć wątpliwości, czy dają się utrzymać z punktu widzenia teorii ewolucji dzisiejszej, bo oczywiście teoria ewolucji w wielu aspektach od lat 60. czy 70. można mieć dostrzec pewien postęp. Czy Lorenz znów formuje taką tezę, która jest bardzo w duchu Kesslera, a w tym przypadku być może w duchu niczańskim, że tak długo poszukiwano ogniwo pośrednie między zwierzęciem a prawdziwie ludzkim człowiekiem, to właśnie my. Znów jest wyraz jego pesymizmu, że w człowieku czegoś brakuje. Teraz czego w człowieku brakuje? To jest taka słynna teza Lorenza. Pomijam jego tezę o spontaniczności agresji, bo to wymagałoby pewnej dygresji na temat różnych teorii agresji. W każdym razie Lorenz wierzył, że agresja jest spontaniczna, że u człowieka agresja się kumuluje, jeżeli ona nie znajdzie jakiegoś zewnętrznienia, to ona musi wybuchnąć w którymś momencie. To jest tak zwana hydrauliczna teoria agresji, ale nie będę akurat tym się w tym momencie zajmował. Chciałem zwrócić uwagę na ten bardziej związany z tą tezą o tym pogłębieniu problemu negatywnych emocji poprzez obecność nowej kory. Tezę o braku u człowieka pewnych wrodzonych mechanizmów hamujących agresję wewnątrzgatunkową. To jest teza niesłychanie interesująca. Według Lorenza jest tak, że pewne wrodzone mechanizmy hamujące agresję wewnątrzgatunkową wykształciły się u tych zwierząt, u tych gatunków zwierząt, które dysponują środkami pozwalającymi im zabijać czy poważnie szkodzić osobnikom mniej więcej tej samej wielkości. No i tutaj klasyczny przykład to są wilki, prawda? Wilk potrafi uśmiercić jednym ruchem szczęki osobnika tej samej wielkości. Podobnie z krukiem, prawda, którego ostrzyć zubie jest niesłychanie niebezpieczny dla przedstawicieli własnego gatunku, a też dla innych gatunków oczywiście. I według Lorenza u tych właśnie zwierząt pojawiły się
wrodzone mechanizmy hamujące agresję wewnątrzgatunkową, to znaczy są pewne blokady, uruchamiane przez pewne bodźce, różnego rodzaju mechanizmy zjednujące, pewne postawy zjednujące atakowanego osobnika, które uruchamiają właśnie te mechanizmy hamujące agresję wewnątrzgatunkową. Natomiast u organizmów, u których nie ma tej naturalnej zdolności do uśmiercania organizmów tej samej wielkości, te mechanizmy się według Lorenza nie wykształciły. Tutaj można podać przykład gołębie, prawda, czy zająca, czy szympansa. To są przykłady Lorenza. No ale tym, co nas najbardziej interesuje, jest to, że również według Lorenza człowiek należy do tych gatunków, u których te wrodzone mechanizmy hamujące agresję wewnątrzgatunkową się nie pojawiły. Bo jeżeli człowiek nie dysponuje żadnymi narzędziami, no to faktycznie trudno mu jest w prosty sposób uśmiercić osobnika tej samej wielkości. I teraz na czym polega problem? Problem polega na tym, że jeżeli człowiek dzięki właśnie swojej korzonowej uzyskał zdolność tworzenia narzędzi, tłuk pięściowy, ogień, przykłady podawane przez Lorenza, no to z łatwością i w sposób niejako naturalny wykorzystywał je do uśmiercania swoich współplemieńców, ponieważ no nie pojawiały się u niego te naturalne hamulce, które występują właśnie u tych innych gatunków zwierząt. Tutaj Lorenz podaje taką dość sugestywną analogię, to znaczy to, co się wydarzyło z człowiekiem w kontekście rozwoju cywilizacyjnego, co umożliwiło mu uśmiercanie właśnie innych ludzi, można by porównać właśnie do tego, co by się stało, gdyby za sprawą jakiejś tam igraszki natury gołębia wyposażyć w dziób kruka. To znaczy w tym przypadku mielibyśmy do czynienia według Lorenza z taką wewnątrzgatunkową masakrą, z jaką w przypadku człowieka bardzo często mamy do czynienia, śledząc przede wszystkim historię. Czyli to są jakby podstawy pesymizmu Lorenza i Kesslera. Można byłoby na różne sposoby krytykować te argumenty, które oni przedstawili. Nie będę tego robił, nie ma na to oczywiście czasu. Natomiast chciałbym, żeby Państwo wiedzieli, że Lorenz i Kessler po prostu nie sformułowali swoich tez tak po prostu, ponieważ byli świadkami tych strasznych wydarzeń z okresu pierwszej połowy XX wieku, ale starali się podać jakieś biologiczne wyjaśnienie i podali bardzo interesujące wyjaśnienie. Na marginesie, z polskich autorów, gdybyśmy czytali na przykład pracę Lema na temat zła, na temat ewolucji, to bardzo wyraźnie widać, pod jak dużym wpływem właśnie tego klimatu i też tych myślicieli był Lem, który właśnie w podobnym duchu opisywał sytuację człowieka, odwołując się do Kesslera i do Lorenz. Proszę Państwa, teraz jeszcze jedna z ostatnich dwóch skłonności, które chciałbym omówić, mianowicie skłonność bardzo dobrze znana wszystkim, trybalizm, ksenofobia, my, oni. Myślenie w kategoriach właśnie tej dychotomii swoi, obcy i przejawianie kooperatywnych skłonności w stosunku do swoich i agresji, niechęci, nieufności w stosunku do obcych. Jest jasne, że to myślenie w kategoriach my obcy, które jest bardzo silnie wbudowane w naszą psychikę i które bardzo łatwo za pomocą najbardziej błahych elementów uaktywnić, no jest odpowiedzialne za wiele szaleństw, których ludzkość się dopuszczała. Tą tezę można uzasadniać z punktu widzenia teorii ewolucji na różnorakie sposoby. Można odwołać się do teorii doboru grupowego. Tak na przykład robił Darwin, który twierdził, że nasze skłonności do trybalizmu, do poświęcenia się na rzecz własnej grupy, jednocześnie do okrucieństwa, agresji w stosunku do przedstawicieli grupy obcej, dają się wytłumaczyć tym, że grupy, które takie osobniki zawierały, gotowe do poświęcania na rzecz własnych, ale agresji w stosunku do obcych, no miały większe szanse w tej konfrontacji międzygrupowej niż grupy, które składały się z osób nieskłonnych do takiej obrony społecznej, do obrony własnej grupy. Ten sposób uzasadniania obecności w nas, tej tendencji do trybalizmu, do ksenofobii, jest współcześnie mniej popularny z uwagi na generalny sceptycyzm w stosunku do pojęcia doboru grupowego, który jest oparty na takim słabo zdefiniowanym pojęciu grupy, jakiegoś abstrakcyjnego bytu, któremu trudno nadać jakąś wyraźną postać. I zwykle starają się ewolucjoniści współcześnie wyjaśnić obecność pewnych tendencji poprzez wykazanie, że tak naprawdę w interesie danej jednostki leży posiadanie tych tendencji, czyli odwołanie się do doboru naturalnego, doboru indywidualnego. I oczywiście można byłoby próbować na różne sposoby wyjaśnić obecność tych skłonności trybalistycznych, ksenofobicznych za pomocą doboru indywidualnego, ale de facto są z tym pewne problemy, to znaczy nie istnieje wśród ewolucjonistów jakiś standardowy model wyjaśnienia genezy ksenofobii z punktu widzenia doboru indywidualnego. Można by próbować to na różne takie sposoby robić. Na przykład jedną z hipotez, której nie spotkałem w literaturze, ale która wydaje mi się nie tak całkiem absurdalna, jest powiązanie obecności trybalizmu z zagrożeniem płynącym ze strony psychopatów.
To znaczy, z tego co Państwo wiem na początku, można zbudować ewolucyjne modele mówiące o tym, że pokazujące, że w danej populacji psychopaci mogli wyewoluować i się utrzymać. Natomiast pytanie jest, w jaki sposób mogli się utrzymać, skoro siłą rzeczy, z uwagi na ich niekooperacyjne skłonności, oni byliby w sposób naturalny wykluczani z tej populacji, z której się wywodzą. Otóż te wszystkie modele pokazują, że psychopaci mogą funkcjonować tylko wtedy, jeżeli oni często zmieniają grupy, w których przebywają. Teraz można powiedzieć, że osoby, które starały się przeniknąć do danej grupy, były bardzo często psychopatami, a więc ta niechęć w stosunku do osób obcych, w stosunku do osób spoza naszego kręgu, no była w tym sensie uzasadniona, że te osoby bardzo często stanowiły rzeczywiste zagrożenie. To znaczy były to osobniki aspołeczne, które przetrwały tylko dlatego, że opuściły tę populację, której wyrządziły już jakieś szkody. Czyli jakby to jest jedna droga uzasadnienia obecności tego trybalizmu, znaczy tej tendencji do trybalistycznego myślenia. Są jeszcze inne, ale o tym nie będę mówił, bo to zbyt dużo czasu by zajęło, a już jeszcze kilka rzeczy do powiedzenia zostało. No Lorenz znowu w takim swoim pesymistycznym duchu ten trybalizm ludzki porównuje do trybalizmu, który pojawia się w społecznościach szczurów, które są równie społecznie i pokojowo nastawione wewnątrz zamkniętego rodu, a stają się istnymi diabłami w stosunku do każdego współplemieńca, który nie należy do tego samego klanu. Oczywiście to jest pewna przesada, natomiast no, Lorenz chciał nie co do szczurów, ale co do ludzi oczywiście, ale Lorenz chciał wypuklić niebezpieczeństwa płynące z tych skłonności trybalistycznych. I proszę Państwa, teraz ostatnia uwaga na temat tych skłonności, które prowadzą do skłonności będących adaptacjami biologicznymi, które prowadzą w pewnych kontekstach do zachowań niemoralnych. Ta piąta skłonność będzie troszkę innego rodzaju, bo tutaj będę mówił o czymś, co jest z natury rzeczy dobre, empatii. Natomiast jest pewna fundamentalna słabość wbudowana w ludzką empatię, która sprawia, że ona bardzo często jest zawieszana i łatwo jest zawieszana. I teraz empatia w momencie, w którym ulega zawieszeniu, no sprawia, używając języka filozofa niemieckiego Martina Bubera, sprawia, że my zaczynamy traktować innych ludzi poniekąd na sposób rzeczy. Nie w kategoriach ja, ty, ale w kategoriach ja i to. Są filozofowie, którzy twierdzą, że każdy przypadek poważnego zła moralnego można by zdefiniować jako przejaw erozji empatii. Rzeczywiście empatia jest na czymś szczególnie istotnym z punktu widzenia analizy zła moralnego. I teraz, dlaczego ten wątek się tutaj pojawia? Otóż empatia, która jest takim rzeczywiście ważnym hamulcem powstrzymującym nas od zachowań niemoralnych, jest biologiczną adaptacją, a ona występuje u ludzi, nie tylko u ludzi, na poziomie stosunkowo średnim, czyli słabej intensywności, jest dobrem kruchym. Znaczy, dlaczego nasza empatia nie jest empatią bardzo silną? Dlaczego my nie potrafimy jakby w sposób zupełnie bezbłędny odczytywać stany mentalne innych osób, jeżeli odczytujemy ten stan mentalny jako smutek, w sposób głęboki przeżywać smutek tej osoby, jeżeli radość, to radość tej osoby, prawda? Są dwa elementy empatii. Rozpoznanie danej emocji i przeżywanie tej emocji. Dlaczego ta empatia nasza jest zawsze empatią jednak no, niepełną? No, akurat to ewolucyjne wyjaśnienie tego faktu jest no, proste. To znaczy osoby, które przyjawiały zbyt dużą empatię, to były osoby, które no, miały małe szanse zadbania o swój własny interes. A więc osoby o takich nadmiernie empatycznych skłonnościach były eliminowane de facto z puli populacyjnej, ich geny były eliminowane z tej puli genowej. Natomiast osoby o zbyt słabej empatii również były spychane na margines. No bo jeżeli ktoś jest całkowicie aempatyczny, traktuje ludzi w sposób instrumentalny, w sposób przedmiotowy, ma skłonności do manipulowania nimi. No klasyczny przykład psychopatii. Siłą rzeczy, jeżeli takie osoby w ogóle się o takich skłonnościach utrzymały w populacji, no to zawsze niewielki odsetek takich osób mógł się utrzymać, nie większy. No właśnie psychopaci są osobami, które wykazują no, prawie zerową postać empatii. Natomiast cały problem polega na tym, że empatia nie dość, że jest generalnie na poziomie dość średnim, oczywiście są różnice indywidualne, które ewolucja też nie wyjaśnia, to jest oczywiście ten stary zarzut, który można powtórzyć w każdym przypadku, jest stosunkowo łatwo wyłączana przez różnorakie mechanizmy. Klasycznym mechanizmem stosowanym przez różnych wodzów, którzy starali się nakłonić swoich podwładnych do czynów niemoralnych, było dążenie do odczłowieczenia ofiary. To znaczy, jeżeli ja przyrównam jakąś grupę społeczną do wirusa, do zarazy i tak dalej,
ja tę grupę odczłowieczam, ze zwierzęcem, ja w tym sposób, w jakiś tam sposób wyłączam mechanizm empatii, który uaktywnia się w stosunku do osób, ale w mniejszym stopniu w stosunku do szczególnie wstrętnych nam gatunków zwierząt, prawda? Inny sposób włączenia empatii to jest fizyczny dystans wobec ofiary. Czyli jest jasne, że zabicie własnoręcznej danej osoby jest szczególnie trudne, bo ten mechanizm empatii się uaktywnia. To na marginesie, ta teza o empatii, która jest szczególnie współcześnie podkreślana przez psychologów ewolucyjnych, idzie troszkę w poprzek tego, co mówił Lorenz o braku mechanizmów hamujących agresję, bo empatia na pewno jest takim mechanizmem, który Lorenz nie doceniał. Natomiast oczywiście alkohol i środki odurzające są znowu takim sposobem, który w jakiś sposób zawiesza empatię. W tym sensie, że poniekąd czyni z człowieka automat. Jeżeli na przykład czytamy relacje czy różne opracowania historyczne poświęcone metodom, za pomocą których różni okrutni wojownicy zabijali w sobie to uczucie empatii, to okaże się, że częstym mechanizmem były na przykład środki odurzające. Na przykład wikingowie stosowali grzyby halucynogenne, żeby sobie ten naturalny odruch empatii stłumić. Z kolei słynący z okrucieństwa w starożytności scytowie stosowali nagminnie kanabis. W okresie I wojny światowej kanabis, konopie indyjskie. Będę pamiętał, ale kanabis, konopie indyjskie, czyli to właśnie środka odurzającego. Z kolei w czasie I wojny światowej, na przykład wśród żołnierzy angielskich, była plaga whisky, to znaczy wszyscy pili whisky, żeby właśnie sobie te, w jakiś sposób pogodzić się, czy stłumić sobie te odruchy empatii, żeby po prostu nie przeżywać tych wszystkich dyskomfortów psychicznych, jakie towarzyszą przełamaniu tej naturalnej bariery, jaką jest empatia przy wyrządzaniu krzywdy innym osobom. Proszę Państwa, tutaj jest wątek, nie wiem ile mam czasu. Jeszcze dużo czasu, jeszcze może 10 minut. Proszę Państwa, bo to, co do tej pory przedstawiłem, te mechanizmy włączenia empatii są mechanizmy, na które zwracają uwagę ewolucjoniści. Generalnie niezwykle na takim poziomie ogólności się poruszają. Natomiast o wiele bardziej interesującą, zupełnie z nieewolucyjnej perspektywy oczywiście, analizę mechanizmów włączania empatii, co oczywiście uzasadnia to naszą ogólną tezę mówiącą o tym, że empatia jest dobrem kruchym na poziomie średnim, sformułowała wybitna filozof Hannah Arendt w swojej pracy o złu właśnie, starając się wyjaśnić, jak to jest możliwe, że różni zbrodniarze hitlerowcy potrafili tą swoją naturalną empatię, akurat Arendt to nazywa zwierzęcą litością, potrafili wyłączać. I tutaj zwracam uwagę na bardzo interesujące mechanizmy, które były chyba przeoczane przez mniej wnikliwych obserwatorów zachowań człowieka. Na przykład jednym ze zdumiewających mechanizmów, które właśnie Arendt też dobrze opisała, to jest zwrócenie empatii w stronę siebie. To znaczy, to było właśnie typowe dla zbrodniarzy hitlerowskich. I teraz zamiast wykrzyknąć, cóż za potworne rzeczy zrobiłem tym ludziom, zbrodniarze ci potrafili powiedzieć, cóż za potworne rzeczy musiałem oglądać, wykonując swój obowiązek, jak ciężkie było brzemię na moich ramionach. To jest dość zdumiewające, ale że można było taki mechanizm stosować, ale on był jednak stosowany. Z kolei inny mechanizm to jest ten mechanizm, który wiąże się z tym, o czym pisał Kester wcześniej, prawda? Ten self-transcending tendency, czyli idealizm samopoświęcenie, czyli jakby tłumaczenie sobie, że to, co my dokonujemy, to jest wszystko w imię jakiejś wyższej idei. I tutaj szczególnie tą metodą nagminnie posługował się Himmler, który de facto przyrównował na przykład członków Einsatzgruppen, którzy dokonywali masowych mordów na tyłach frontu rosyjskiego, do Arjuny z hinduskiej Bhagavad Gita. To znaczy przyrównał ich w tym sensie, że oni działali zgodnie z obowiązkiem w imię realizacji jakiegoś wyższego celu. I stara się właśnie im wpoić to, że on sobie zdaje sprawę z tego, że ci ludzie muszą przełamać pewną barierę, ale robią to w imię obowiązku samopoświęcenia. I jest takie słynne stwierdzenie Himmlera, że tych bojów przyszłe pokolenia nie będą musiały ponownie starczyć. Czyli jakby próba przekonania w celu włączenia empatii zbrodniarzy, że oni działają w imię pewnej wyższej idei, którą ktoś musiał kiedyś zrealizować i oni biorą na siebie to brzemię. Jeszcze inne mechanizmy, to znaczy to jest dość fascynująca rzecz, to znaczy Arendt dokładnie rozróżnia między dwoma rodzajami konformizmu, ale wydaje mi się, że to jest dość istotne z punktu widzenia opisu tych zachowań zmierzających do tych zachowań niemoralnych i mechanizmów włączających empatię. Otóż Eichmann, który był głównym bohaterem negatywnym analiz Arendt, tłumaczył na przykład swoje poczucie braku winy de facto tym, że
nie spotkał nikogo takiego, kto był przeciwko ostatecznemu rozwiązaniu. Tu jest taki bardzo sugestywny cytat Arendt. Kimże był Eichmann, by forować wyroki? Kimże był, żeby snuć własne przemyślenia w tej sprawie? Cóż niego pierwszego, a nie ostatniego zniszczyła własna skromność? To znaczy, wydaje się, że Eichmann de facto nie miał swojego zdania w tej sprawie i zobaczył, że wszyscy postępują właśnie w taki sposób na konferencji słynnej w Wannsee na początku 1932 roku. Doszedł do wniosku, że to musi być prawda, że to musi być słuszne postępowanie, że to był konformizm poznawczy. Eichmann nie wiedział de facto, a przynajmniej udawał, że nie wie, jakie słuszne postępowanie w tej sprawie, czy jakby całkowite odrzucenie tego szalonego planu. I stwierdził, że tak naprawdę jego właściwy pogląd na tą sprawę został uformowany przez opinię innych. To był konformizm poznawczy. To nie jest termin Arendt, wydaje się, że on jest pożyteczny w tym kontekście, żeby pozwalał odróżnić ten rodzaj konformizmu od innego rodzaju konformizmu. Bo inny rodzaj konformizmu również był jednym z mechanizmów wyłączających empatię. I to był konformizm, który można by nazwać motywacyjnym. I to jest bardzo interesujące, ponieważ no jest to konformizm zupełnie innego rodzaju niż ten pierwszy. No w pierwszym przypadku my postępujemy tak jak inni, ponieważ zakładamy, że inni wiedzą lepiej od nas, prawda? My tutaj udajemy pewnego rodzaju intelektualną skromność. A w drugim przypadku my wiemy, co jest właściwe, znaczy wiemy, że nie powinniśmy mordować Żydów, natomiast, żeby zastosować się do kazusu Eichmanna, natomiast z powodów pewnych niskich motywacji, tchórzostwa, chciwości, próżności, jednak postępujemy tak jak inni. Czy to jest konformizm, który sprawia, że po prostu my w imię pewnych niskich celów, czy może konformizm poznawczy jest jakby mniej groźnym konformizmem niż konformizm motywacyjny. Natomiast według Arendt, no ten konformizm motywacyjny był jednak czymś, co przede wszystkim kierowało zbrodniarzami hitlerowskimi. Że ten ideał twardości, czyli ta wiara niby, że działamy na rzecz przyszłych pokoleń, być może była przekonująca dla garstki półzidiociałych niczemników, używając sformułowania Arendt. Natomiast to, że była tylko oszukańczym mitem, czyli że nikt to tak naprawdę nie wierzył, pod którym dążyło się przemożne dążenie do konformizmu, w tym sensie motywacyjnego, ujawniło się z całą wyrazistością w Norymberdze, gdy poconi oskarżali, zdradzali się nawzajem, twierdząc, że zawsze byli przeciwko, lub utrzymywali, jak Eichmann, że zwierzchnicy nadużyli ich najlepszych talentów. Takie słynne sformułowanie Eichmanna, że nadużyto jego talent do posłuszeństwa, zupełnie zdumiewające. Proszę Państwa, już nie będę wchodził w tematykę tego, czym jest ta bezmyślność, jako ten główny czynnik wyłączający empatię według Arendt, bo to wymagałoby zupełnie odrębnego wykładu. Natomiast chciałbym podsumować to, co do tej pory w ramach tego pierwszego wątku powiedziałem. Mianowicie w ramach tego ewolucyjnego wyjaśnienia pochodzenia zła moralnego wyróżniłem kilka tych skłonności będących adaptacjami biologicznymi, które jako skutek uboczny prowadzą do zła moralnego i to było libido dominandi, to była skłonność do posłuszeństwa, to był ewolucyjny bagaż negatywnych emocji, które ewentualnie, jeżeli przekonał nas Kessler i Lorenz, można byłoby połączyć z tym rozszczepieniem mózgu na stary i nowy, trybalizm i propaść empatii. No a to jest lista, którą można byłoby uzupełnić, mianowicie można byłoby dodać jeszcze jakieś inne skłonności, które według ewolucjonistów są adaptacjami biologicznymi, które w pewnych kontekstach mogą prowadzić do zachowań niemoralnych. Na przykład można byłoby tutaj dodać właśnie konformizm, który pojawił się w kontekście empatii, ale właśnie konformizm jest czymś, co również można by byłoby wytłumaczyć przynajmniej poznawczy konformizm, jako pewnego rodzaju adaptację biologiczną. Jeżeli my nie wiemy, co jest właściwym poglądem, moralnym czy intelektualnym, to wtedy skłonność do akceptowania opinii większości jest czymś, co z punktu widzenia teorii ewolucji ma sens. Można byłoby tutaj podać też inne elementy naszego wyposażenia psychologicznego. Na przykład ewolucjoniści twierdzą, że ludzie mają wbudowany w swoje umysły pewien mechanizm nazywany mechanizmem zróżnicowanej troski rodzicielskiej. To znaczy mechanizm, zgodnie z którym my poświęcamy więcej uwagi tym dzieciom, które po pierwsze są z nami spokrewnione biologicznie, genetycznie, czy naszym dzieciom biologicznym, a nie na przykład dzieciom adoptowanym czy przybranym. I ten mechanizm, który jest zupełnie oczywisty z punktu widzenia ewolucyjnego, no może w wielu przypadkach prowadzić do zachowań niemoralnych, na przykład do niewłaściwego traktowania pasierbów, prawda? Jest taki słynny efekt kopciuszka, dokładnie opisany przez ewolucjonistów, który jest interpretowany właśnie jako efekt uboczny posiadania tego ogólnego mechanizmu psychicznego, jakim jest mechanizm zróżnicowanej troski rodzicielskiej. Można by tutaj mówić też o jeszcze innych skłonnościach, ale to ewentualnie w trakcie dalszej dyskusji. Przecież czy są jakieś powody do optymizmu? Otóż według Kesslera nie ma żadnych.
Czyli de facto i my no, musimy się pogodzić z tym, że nasza kondycja jest tak naprawdę beznadziejna. I Kessler w swojej znakomitej książce jedyne lekarstwo, jakie na naszą kondycję znajduje, to są pewnego rodzaju no, pigułki, które wierzy, że kiedykolwiek farmakologia zdoła wyprodukować, żeby zmienić nasze predyspozycje psychiczne. Według Lorenza są powody do strasznego optymizmu. Lorenz jest również sceptykiem, ale on wierzy i mówi, że te jego pomysły są takie zupełnie szkicowe, że są pewne nie wiem, aktywności, które sprawiają, że my te złe skłonności sobie możemy w jakiś sposób stłumić, czy przynajmniej skanalizować w jakiś społecznie pożyteczny sposób. No dla niego sport na przykład jest czymś, co kanalizuje tę spontaniczną agresję. Żeby walczyć z trybalizmem, powinniśmy kultywować międzynarodowe, indywidualne przyjaźnie. Ponieważ według niego, to jest oczywiście zupełnie oczywiste, my nie możemy nienawidzić narodu, z którego wywodzą się nasi przyjaciele. Czyli jeżeli do tego nacjonaliści są niechętni przyjaźni, że tak powiem, ponadnarodowi. Opanowanie reakcji zapału, czyli tego, co towarzyszy właśnie trybalizmowi, kiedy my jako członkowie grupy wyruszamy w bój z członkami drugiej grupy, można opanować w ten sposób, że kultywujemy wartości, które są właśnie ponad trybalne. Czyli uratować nas mogą tylko wartości stojące pozornie daleko od dnia powszedniego i polityki. Na przykład interesujemy się sztuką, interesujemy się czymś, co nie jest związane, że powiem, z bieżącymi interesami politycznymi, prawda? To jest coś, co może nas w jakiś sposób połączyć, pozwolić na identyfikację z członkami innej grupy, grupy no, obcej z punktu widzenia tego trybalistycznego myślenia. Też pisał o śmiechu Lorenz. Natomiast to są wszystko, jak Państwo widzą, takie doraźne środki. Dlatego tutaj można mówić o tym powodzie do optymizmu, tylko o powodach optymizmu ostrożnego. Natomiast jeżeli czytamy literaturę ewolucyjną współczesną na temat no, człowieka, to okazuje się, że tam optymizm jest o wiele bardziej wyraźny. I chyba najbardziej sugestywnym wyrazem tej tendencji optymistycznego myślenia jest praca znanego psychologa ewolucyjnego Stevena Pinkera, który w takim monumentalnym dziele The Better Angels of Our Nature, Why Violence Has Declined, broni tezy, że tak naprawdę, no jednak wbrew temu, co pesymiści twierdzą, w rozwoju moralnym można dostrzec pewien wyraźny postęp. I teraz fundamentalna obserwacja Pinkera jest taka, że na przestrzeni dziejów możemy dostrzec obniżenie się poziomu przemocy. To znaczy, jeżeli dokonujemy rekonstrukcji przyczyn śmierci w społecznościach prehistorycznych na podstawie badań szczątków naszych praprzodków, to okazuje się według Pinkera, że 15% osób z tego okresu paleolitu ginęło śmiercią gwałtowną. Były zabijane przez współplemieńców czy przez członków innych grup, co bardziej prawdopodobne. Natomiast współcześnie ten trend oczywiście co wiele niższy. Jakiś niewielki ułamek procenta ginie śmiercią gwałtowną, czyli jakby postęp jest ogromny. I teraz jakie są według Pinkera przyczyny tej zmiany? Otóż pierwsza ważna uwaga jest taka, że to nie są przyczyny genetyczne. To znaczy nie nastąpiła żadna zmiana w naszym genotypie. Według Pinkera ten genotyp jest dokładnie taki sam jak genotyp naszych praprzodków z paleolitu. Natomiast no, pewne czynniki kulturowe sprawiły, że coś zmieniło się w naszej mentalności. Jakie to są czynniki kulturowe? Niektóre bardziej cywilizacyjne. Pierwszym czynnikiem jest, takim czysto instytucjonalnym, jest monopolizacja przemocy przez państwo. Ta śmierć gwałtowna pojawia się przede wszystkim w takich społecznościach, gdzie ta przemoc jest rozsiana, czyli krótko mówiąc, mam do czynienia w przypadku na przykład zabójstwa naszych krewnych z działaniem odwetowym, prawda, z vendettą, z samopomocą, natomiast nie ma instytucji ponad indywidualnej, takiej jak państwo, które monopolizuje stosowanie przemocy. I w tak zwanych właśnie kulturach honoru, gdzie szczególnie ta vendetta, ta samopomoc jest jako naturalnym metodą rozwiązywania sporów, generująca różnego rodzaju cykle przemocy, ten poziom przemocy jest szczególnie wysoki. Dalej, rozwój handlu był czynnikiem, który z pewnością przyczynił się do zmniejszenia poziomu przemocy. To znaczy, jeżeli no, handlujemy z kimś, wymieniamy towar, to siłą rzeczy no, potrzebujemy naszego partnera jako osoby żywej, nie osoby martwej. Kolejny czynnik, to jest bardzo interesująca uwaga też Pinkera, kontrowersyjna. Jest to pojęcie, które on zaczerpnął od Norberta Eliasa, wybitnego socjologa niemieckiego, który stwierdził, że w nowożytności doszło, dokładnie opisał, bo stwierdzenie samo w sobie jest oczywiste,
z pewnym procesem cywilizacyjnym, to znaczy z pewnym zwiększeniem poziomu wyrafinowania naszych manier, począwszy od manier przy stole, poprzez ucywilizowanie naszych zachowań seksualnych. Czyli krótko mówiąc, ten proces cywilizacyjny według Pinkera, który zaczął się na gruncie pozamoralnym, który sprawił, że być może zaczęliśmy intensywniej przeżywać pewne emocje, takie jak wstyd, nasz poziom samokontroli również się zwiększył, później również wpłynęło na poziom naszych zachowań moralnych. Czyli ten poziom, proces cywilizacyjny również wpływa na poziom naszego rozwoju moralnego. No, kolejne elementy, które Pinker wskazuje jako przyczyny, nie wiadomo, czy są dokładnie przyczyny, czy to może jest przejaw. Tutaj Pinker tę kwestię do końca rozjaśnia, to jest rewolucja humanitarna, to jest rewolucja, która miała miejsce w oświeceniu, która sprawiła na przykład, że z kodeksów karnych usunięto okrutne kary, przestano stosować tortury jako metodę przesłuchiwania oskarżonych, zniesiono niewolnictwo, czyli krótko mówiąc, zniesiono te najbardziej drastyczne formy przemocy instytucjonalne de facto, ponieważ sankcjonowane przez system prawny. Natomiast kolejnym przejawem tych trendów prowadzących do zmniejszenia poziomu przemocy według Pinkera jest na przykład rewolucja praw, czyli to wszystko, co miało miejsce w wieku XIX i XX, czyli przyznanie praw kobietom, przyznanie praw dzieciom, szanowanie mniejszości narodowych, współcześnie również uwzględnianie praw zwierząt, czyli jakby kolejny poziom humanitaryzmu, prawda? Na poziomie rewolucji humanitarnej usunięto to najbardziej drastyczne nadużycie, na poziomie rewolucji praw te mniej drastyczne, być może również bardzo niemoralne. Czyli to byłyby według niego przyczyny, przejawy, według niego przyczyny, ale można z tym polemizować. Natomiast interesującym czynnikiem, który on również zwraca, na który zwraca uwagę jako na prowadzący do zmniejszenia poziomu przemocy, który wydaje się szczególnie interesujący, to jest coś, co można by nazwać eskalacją rozumu. To znaczy, psychologowie opisali coś, co jest nazywane efektem Flynna, czyli wyraźną tendencję do zwiększania się ilorazu inteligencji wśród badanych w społeczeństwach zachodnich w ciągu ostatnich 100 lat. To znaczy, jeżeli prześledzimy wyniki testów na inteligencję z ostatnich 100 lat, okaże się, że średnio co dekadę o 3 punkty wzrastał poziom inteligencji, u kobiet nieco więcej, 5 punktów, to znaczy na początku XX wieku kobiety były znacznie niżej niż mężczyźni, średnia inteligencji była niższa według tych badań niż mężczyzn, dzisiaj jest na odwrót, to znaczy mężczyźni wpadają gorzej w tych testach na inteligencję niż kobiety. No w każdym razie ten wzrost jest bardzo wyraźny. Można by go różnorako tłumaczyć, na przykład niektórzy psychologowie twierdzą, że wynika, to jest zupełnie intuicyjne de facto, z tego, że my żyjemy w kulturze symbolicznej w większym zakresie niż nasi przodkowie z przełomu XIX i XX wieku i w ten sposób rozwijamy swoje zdolności abstrakcyjnego myślenia, kojarzenia różnego rodzaju abstrakcyjnych figur, na przykład co się przydaje przy rozwiązywaniu testów na inteligencję, a to są nie jedyne czynniki. No, inne to na przykład wyższy poziom edukacji, lepsze odżywianie, wyższy poziom edukacji kobiet, a zważywszy na rolę matki w wychowaniu dziecka, to ma ogromny wpływ na ten wyższy ilość inteligencji. Czy na przykład, również też się bierze pod uwagę, wskazuje się na ten czynnik, chociaż można mieć wątpliwości, na zmniejszoną liczbę rodzeństwa. Im mamy mniej rodzeństwa, tym rodzice poświęcają największej uwagi, więcej uwagi, być może ta uwaga rodziców jest mniej rozproszona i nasz ilość inteligencji wzrasta. I teraz, jaki to ma związek z rozwojem moralnym? Otóż według Pinkera odpowiednikiem tego klasycznego Flynn Effect jest Moral Flynn Effect, to znaczy nasza wrażliwość moralna idzie w parze, czy jest efektem tego zwiększonego poziomu, tego zwiększonego ilorazu inteligencji. Jak można byłoby uzasadnić tę tezę, to znaczy, że jest pewne przejście między zwiększonym ilorazem inteligencji, a tą zwiększoną wrażliwością moralną? Można by to na różnorakie sposoby próbować robić, ale chyba najprostszy jest następujący. Pinker mniej więcej w tym samym kierunku działa troszkę inaczej. To znaczy, jeżeli założymy, że przejawem naszego rozwoju moralnego jest rozszerzanie kręgu osób w stosunku, do których przejawiamy ciepłe uczucie, empatię i tak dalej, naszym naturalnym kręgiem jest zawsze krąg osób najbliższych, prawda? A jeżeli ten krąg poszerzamy, czyli nasza życzliwość w stosunku do innych zakreśla coraz większy krąg, być może będziemy również zwierzęta, no to stajemy się, można powiedzieć, bardziej moralni. Nasza moralność jest mniej egocentryczna, to znaczy mniej nakierowana na osoby nam bliskie. Otóż według tej hipotezy można powiedzieć, że
nasza wyższa inteligencja, nasza większa zdolność do symbolicznego myślenia pozwala nam przeprowadzić rozumowania, które uzasadnią nam rozszerzenie tego kręgu. Jakby pozwoli nam troszkę zdecentralizować naszą naturalną perspektywę skoncentrowaną na osobach bliskich i właśnie ta eskalacja rozumu, która prowadzi do rozszerzenia kręgów osób, które zasługują na troskę, to wymaga oczywiście właśnie pewnego wysiłku mentalnego, czysto poznawczego. Dlatego ta korelacja między Flynn Effect i Moralny Effect może być przekonująca. Właśnie sprawia, że ten rozwój moralny jest być może, ten rozwój moralny rzeczywiście jest zauważalny, co potwierdzają tę tezę Pinkera. Jest jeszcze jeden wątek, o którym Pinker nie pisze, który wydaje mi się ważny, to znaczy wielu socjologów uważa, że główną przyczyną dysfunkcjonalności społeczeństw i różnego rodzaju patologii społecznych, na przykład właśnie wysokiego poziomu przemocy, wysokiego współczynnika penalizacji, dużej ilości, wysokiego odsetka nieletnich matek, czy wysokiego poziomu nierówności społecznej, są duże nierówności społeczne. I teraz można by argumentować, że im większa równość społeczna, która daje się zauważyć w krajach przede wszystkim Europy Zachodniej, w mniejszym stopniu w Stanach Zjednoczonych, które z tej perspektywy jest wręcz idealnym przykładem dysfunkcjonalnego społeczeństwa, właśnie ten czynnik socjologiczny sprawił, czyli zwiększenie poziomu równości majątkowej, że ten poziom przemocy znacznie się obniżył. O tym nie pisze Pinker, ale wydaje mi się, że to jest bardzo ważny czynnik, to znaczy rola równości w generowaniu tych pozytywnych efektów społecznych. Proszę Państwa, ja nie wiem, czy jest sens otwierania tych dwóch wątków, zważywszy na dodatkowych wątków, to znaczy interpretacji grzechu pierworodnego i teodycei, wątków teologicznych, ponieważ mówię już dość długo, być może należałoby zostawić troszkę czasu na dyskusję, dlatego wydaje mi się... Proszę? Proszę, postaram się bardzo zwięźle w takim razie to przedstawić. To znaczy, jest pytanie, czy grzech pierworodny, tak jak jest nauczany w nauce chrześcijańskiej, w szczególności w nauce katolickiej, gdzie kładzie się szczególny nacisk na grzech pierworodny, daje się pogodzić z teorią ewolucji, albo czy ewentualnie teoria ewolucji pozwala w jakiś sposób ciekawie zinterpretować pojęcie grzechu pierworodnego. I teraz, proszę Państwa, są dwie główne interpretacje grzechu pierworodnego na gruncie nauki katolickiej. Według pierwszej, grzech pierworodny to jest pewne zdarzenie historyczne, pewien czyn naszych praprzodków Adama i Ewy, który jest dziedziczony przez ich potomków. Czyli to jest pierwsze rozumienie, rzeczywiste zdarzenie historyczne, które drogą dziedziczenia ma swoje skutki w każdym z nas. Natomiast jest jeszcze drugie rozumienie, mianowicie rozumienie, zgodnie z którym grzech pierworodny nie jest pewnym konkretnym czynem naszych prarodziców, który przechodzi na potomków, ale z pewną tezą antropologiczną na temat natury człowieka. Znaczy jest to taka quasi-metaforyczna interpretacja grzechu pierworodnego, ale przyjmowana przez wielu nieheretyckich teologów chrześcijańskich, według której grzech pierworodny mówi, że człowiek jest zlepkiem dwóch elementów, skłonności do zła, to jest element motywacyjny grzechu pierworodnego, ale bez drugiego elementu jeszcze nie można by mówić o grzechu pierworodnym. Tym drugim elementem jest element poznawczy, czyli umiejętność odróżnienia dobra i zła. Nie ma, oba są konieczne, że można było mówić o grzechu pierworodnym. Czyli jest egzystencjalna, antropologiczna interpretacja grzechu pierworodnego. I teraz jest pytanie, czy teoria ewolucji pozwala, jest zgodna z którąś z tych dwóch klasycznych interpretacji chrześcijańskich grzechu pierworodnego, czy nie jest zgodna? Znaczy jest chyba oczywiste, że próba interpretacji tej próba zrozumienia tej pierwszej interpretacji w kategoriach ewolucyjnych no, jest jakimś niewłaściwym połączeniem perspektywy naukowej z perspektywą teologiczną. To znaczy próba pokazania z punktu widzenia teorii ewolucji, że istnieli rzeczywiście jakaś para naszych potomków, która dopuściła się grzechu, która dopuściła się grzechu, który przyszedł na ich potomków, no, wydaje się łączeniem troszkę wody i ognia, takim sztucznym łączeniem teorii ewolucji i teologii. Mimo, że prace powstawały, które starały się wykazać, że faktycznie można nadać sens w ogóle parze praprzodków, że faktycznie u początku naszej linii filogenetycznej stoi jakaś para praprzodków, to te prace wydają mi się, nie tylko mi zresztą, troszkę ślepą uliczką. Natomiast
Wydaje się, że w bardzo prosty sposób, i to jest generalnie dominująca interpretacja grzechu pierwotnego w kategoriach ewolucyjnych, jest to interpretacja druga. To znaczy, jeżeli założymy, że człowiek, że grzech pierwotny po prostu mówi coś na temat struktury antropologicznej człowieka, to możemy tę tezę egzystencjalną po prostu ich uhistorycznić, odwołując się do teorii ewolucji. Czyli powiemy, że grzech pierwotny jest tak naprawdę tożsamy z humanizacją. To znaczy z pojawieniem się człowieka, czy z humanizacją de facto, czy pojawieniem się homo sapiens, ponieważ no, sama skłonność do zła, którą możemy być może dostrzec w świecie zwierząt, w tym sensie, że zwierzęta też mają te negatywne emocje, no jeszcze nie uzasadnia nazwanie ich skażonych pewnym grzechem pierwotnym, ponieważ oni mają umiejętności odróżnienia dobra i zła. Dopiero w chwili pojawienia się tej szczególnej zdolności, jaką jest, są zdolności kognitywne, tożsame, znaczy równoczesne z pojawieniem się tej nowej kory, można mówić o pojawieniu się człowieka i jego pierwotnym grzechu, jego grzechu pierworodnym, czyli sama humanizacja, czyli dodanie tego elementu kognitywnego, świadomościowego do tych skłonności atawistycznych, które występują u jego u przodków człowieka, byłaby tym grzechem pierworodnym. Samo pojawienie się człowieka, a nie jakiś konkretny czyn Adama i Ewy, prawda? Czyli jest taka również symboliczna interpretacja grzechu pierworodnego, która de facto no, dominuje wśród chrześcijan, którzy starają się w jakiś sposób pogodzić teorię ewolucji z ideą grzechu pierworodnego. Natomiast najciekawsza wydaje mi się interpretacja grzechu pierworodnego, którą zaproponował no, wielki myśliciel, niezwykle kontrowersyjny Pierre Teilhard de Chardin w swojej nieopublikowanej zresztą pracy, ale dobrze znanej refleksji na temat grzechu pierworodnego, no, która jest pracą no, z pogranicza już herezji chrześcijańskiej. Bo tutaj Teilhard de Chardin mówi coś takiego, to znaczy mówi, że tradycyjne rozumienie grzechu pierworodnego, nawet to drugie, to egzystencjalne rozumienie, jest rozumieniem, które jest jakby śladem obecności manicheizmu w chrześcijaństwie. To znaczy, że istnieją jakieś wrodzone skłonności do zła, za które człowiek musi odpokutować albo które muszą zostać odkupione. I według Teilharda de Chardin to jest niewłaściwe myślenie o grzechu pierworodnym. Według Teilharda de Chardin grzech pierworodny, to jest oczywiście rozumienie zupełnie, że powiem, rewolucyjne i heretyckie z punktu widzenia tradycji, grzech pierworodny nie jest cechą człowieka, nie jest cechą nawet konkretnego zwierzęcia, ale jest cechą opisującą proces ewolucji jako całość. Czyli krótko mówiąc, używając żargonu Teilharda de Chardin, grzech pierworodny to jest, czy zło, czy grzech pierworodny jest globalną modalnością ewolucji. To znaczy, jeżeli przyjmiemy, że świat musi się rozwijać w sposób ewolucyjny, czy jeżeli przyjmiemy, że nie ma jakby innego mechanizmu, który prowadziłby do nie wiem, rozwoju galaktyk, a później do rozwoju świata organicznego niż mechanizm ewolucyjny, to zło, zarówno moralne, jak i fizyczne, jest nieuchronnym efektem ubocznym samego mechanizmu. To znaczy, jeżeli kształtujemy organizm na wyższym poziomie złożoności, to zawsze bywa się to kosztem generowania pewnej pozytywnej entropii, no bo wyższa struktura, która jest negatywną entropią, zawsze odbywa się kosztem generowania pewnej negatywnej entropii. I to jest ten nieuchronny efekt uboczny, który jest zbudowany same niejako prawa fizyki i biologii, czyli prawa generalnie przyrody, które rządzą całym procesem. Według Teilharda de Chardin można by mówić o grzechu pierworodnym w tradycyjnym sensie, również o złu w tradycyjnym sensie, tylko wtedy, gdybyśmy rozumieli świat w rozumieniu, w ujęciu tomistycznym, jako statyczny, nierozwijający się, jako stworzony jakby od razu w swojej finalnej postaci przez Stwórcę, ale właśnie nie ulegający rozwojowi. No i wtedy można byłoby zadać pytanie, dlaczego zło moralne, dlaczego zło fizyczne. Natomiast jeżeli przyjmiemy, że Stwórca de facto, mówiąc kolokwialnie, nie miał innego wyjścia, tylko właśnie odwołać się do mechanizmu ewolucji, to siłą rzeczy nie było innego wyjścia, to siłą rzeczy pojawia się w nim zło, a to zło to jest właśnie ten grzech pierworodny, ten efekt uboczny procesów ewolucyjnych. To jest właśnie ta taka bardzo wszechogarniająca wizja Teilharda de Chardin, niezwykle zresztą fascynująca. To jest darwinizm. Ten tytuł wykładu brzmiał darwinizm, to jest już Teilhard de Chardin, ale elementy darwinizmu są oczywiście w nim zawarte w istotnym sensie jest można zapytać, czy Teilhard de Chardin rzeczywiście jest sprzeczny z Darwinem, czy jest w stosunku do niego komplementarny, to znaczy buduje cały światopogląd teistyczny na bazie Darwina. Są argumenty za jedną i za drugą tezą. No w każdym razie to są to logiczne rozumienia interpretacji grzechu pierworodnego, w ramach których my jesteśmy w ramach to logicznego światopoglądu, niemniej staramy się jakoś tą wiedzę ewolucyjną uwzględnić przy mówieniu o grzechu pierworodnym, a są też rozumienia czysto
nietologiczne, na przykład według Kesslera. To, że grzech pierworodny jest odzwierciedleniem naszej intuicji, że człowiek jest błędem ewolucji, prawda? Czyli według nich to jest pewne, no, tylko metaforyczne, to jest metaforyczne przedstawienie pewnej prawdy, którą w sposób wyraźny dopiero możemy sformułować, zgodząc się do tej ewolucji. No, z kolei Lorenz mówi, że ludzie, mówiąc o grzechu pierworodnym, chcieli tak naprawdę przekazać pewną prawdę moralną, zgodnie z którą człowiek nie powinien ślepo prowadzić się swoim odziedziczonym skłonnością, bo one są w istotnym sensie skażone. Czyli krótko mówiąc, ludzie, mówiąc o grzechu pierworodnym, chcieli powiedzieć, albo to, co jest prawdziwe w tej tezie, to jest właśnie tylko tyle. Przecież jest ostatnia rzecz, to odycja i ewolucja. Tutaj naprawdę już kilka zdań, bo już przekroczyłem przyznany mi czas. No i jest tradycyjny problem w filozofii, w teologii, czy można pogodzić obecność zła moralnego i fizycznego z tezą chrześcijańską, mówiącą, że Bóg jest dobry, wszechwiedzący i wszechmocny. Teraz jest pytanie, czy wiedza w ewolucji biologicznej ułatwia, czy też utrudnia rozwiązanie tego problemu, to jest zbudowanie teodycei. Tutaj są generalnie dwa różne poglądy. Według Darwina i Dawkinsa utrudnia. To znaczy, jeżeli uwzględnimy ewolucję, teorię ewolucji przy analizie tego problemu, to jakby unaucznimy sobie w jeszcze większym stopniu, niż gdybyśmy takim okiem nieteoretycznym patrzyli na przyrodę, jej okrucieństwo. Są takie sugestywne przykłady Darwina, o tej, ta słynna gąsieniczka, która jest zjadana od wewnątrz, które żywią się ciałem innych gąsienic. I teraz jakby to okrucieństwo przyrody było dla Darwina przeszkodą w przyjęciu chrześcijaństwa. Z kolei podobny pogląd reprezentuje Dawkins, który, że tak powiem, no jeszcze z większym zapałem retorycznym tę prawdę przedstawił. Ja nie będę tego całego cytatu czytał, natomiast no, idea Dawkinsa jest taka, że faktycznie, jeżeli obserwujemy przez pryzmat ewolucji świat przyrody, okazuje się, że jest niesłychanie okrutny. I teraz trudno byłoby sobie wyobrazić, żeby Bóg mógł taki świat stworzyć i zaakceptować. Taka uwaga, to znaczy Darwin, mimo tego swojego sceptycyzmu co do możliwości zbudowania tradycyjnej na bazie teorii ewolucji, nie był osobą ateistyczną, znaczy był osobą agnostyczną de facto. I to świetnie wyraża ten jego słynny cytat z listu do botanika, do swojego przyjaciela, który to list kończy właśnie słynną tezą, że jakby rozważanie tego problemu to jest tak, jakby pies zastanawiał się nad poglądami Newtona. Czyli mówiąc, no, Darwin przyznaje się, że cały problem teodycei go przerasta, że on jest rozdarty między tym sceptycyzmem zrodzonym przez obserwację okrucieństwa przyrody, a jednocześnie no, pewną no, fascynacją porządkiem obecnym w świecie, który jest pewnym dla niego być może sygnałem, że ten świat ma swojego inteligentnego projektanta. Według innych myślicieli, Ayali, na przykład Tillara de Chardin, ewolucja ułatwia zbudowanie teodycei. No to dlaczego de Chardin tak twierdził, to już wynika z tego, co powiedziałem wcześniej. Natomiast to generalnie idea jest bardzo prosta, to znaczy tak naprawdę według tych myślicieli, no Bóg nie miał innej możliwości przy stwarzaniu wszechświata, niż posłużenie się mechanizmem ewolucji. A więc całe zło, które jest obecne we wszechświecie, jest po prostu koniecznym przykładem, koniecznym efektem ubocznym posługiwania się takimi mechanizmami, a innymi mechanizmami no, Stwórca nie mógł się posługiwać. Czyli jak Państwo widzą, myśliciele, teologowie, którzy analizują problem teodycei, mogą posługiwać się ideami darwinowskimi, jakby tymi samymi ideami darwinowskimi w dwóch zupełnie różnych kierunkach. To chyba tyle, co chciałem dzisiaj powiedzieć. Dziękuję Państwu za uwagę.